Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam ciekawych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, świadomym i zdrowym stylu życia. Mówimy o uważności, diecie roślinnej, ekologii, etycznej konsumpcji, ale też o podróżach czy motywacji. Jednak dzisiejszy odcinek ma nietypową formę, ponieważ nie zaprosiłam do niego gościa, a to ja nim jestem. Ta rozmowa ukazała się w podcaście Owsianej i bardzo chciałam się nią z Wami podzielić. Justyna drugi raz zaprosiła mnie do swojego programu, który jest poświęcony dietetyce, zdrowemu stylowi życia, ideom zero waste i rozwojowi osobistemu. Zupełnie spontanicznie podczas mojej wizyty w Poznaniu udało się nam nagrać naprawdę, wydaje mi się, wyjątkową rozmowę. Rzadko występuję w roli gościa, a nie ukrywam, że naprawdę bardzo to lubię. A pytania Justyny trochę mnie zaskoczyły i oczywiście na plus, zresztą sami się przekonacie. Rozmawiałyśmy o moich codziennych rytuałach, o tym, ile daje mi pisanie odręczne, o mojej wizji siebie jako twórcy, ale też o samoakceptacji i zarządzaniu czasem. Moim zdaniem jest to naprawdę bardzo wartościowy materiał, a taka zamiana ról będzie, mam nadzieję, dla Was takim ciekawym urozmaiceniem mojego podcastu. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania. Witaj Karolino. Cześć Justyna. Widziałyśmy się w sumie niedawno i wtedy, kiedy się widziałyśmy, nagrałyśmy odcinek o byciu bardziej eko i tak bardziej eko z głową. Obiecałyśmy, że jak tylko się spotkamy, to znowu coś nagramy. Bardzo się cieszę, że znowu wpadłaś do Poznania, że znowu się widzimy jedząc dużo pysznych wegańskich rzeczy. I cieszę się, że znowu przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Mnie też jest bardzo miło i oczywiście nie mogłam odmówić. Poznań uwielbiam i bardzo się cieszę na naszą dzisiejszą rozmowę, chociaż mogę przyznać szczerze, że nie do końca wiem, co mnie czeka. Także cieszę się, że masz pytania, ale tak jak ostatnio było o eko, to dzisiaj myślę, że coś czuję, że będzie zupełnie w inną stronę. No dzisiaj to generalnie chciałabym z Tobą pogadać o życiu, o Twojej codzienności, o Twoich rytuałach. Zobaczysz, ja przygotowałam pytania, generalnie zobaczymy, w którą stronę pójdzie ta rozmowa. No i generalnie chciałabym zacząć od tego, jak wygląda Twoja codzienność, bo w sumie nie masz takiej zwyczajnej pracy, jesteś twórcą internetowym. Co robisz na co dzień? Czy Twoje codzienne dni wyglądają podobnie, czy to jest zupełnie inaczej? W ogóle bardzo ładnie mnie nazwałaś, że jestem twórcą internetowym. To podoba nie mi żadna się. Tam blogerka czy influencerka, tak. Nie, Ty jesteś internetowym twórcą. Podoba mi się to zdecydowanie, natomiast najpierw zapytałaś, jak wygląda moja codzienność i pierwsze, co przyszło mi do głowy, to, że ja nie wiem, czy istnieje coś takiego jak moja codzienność. Z drugiej strony, no każdy jakąś tam codzienność ma, ale taka codzienność w kontekście rutyny, która jest takim stałą częścią naszego życia, rzeczywiście no, nie występuje u mnie prawie nigdy, tak? W czasach takich bardziej studenckich można było mówić o takich momentach, gdzie rzeczywiście było to życie w miarę uporządkowane, a teraz przy takim wolnym zawodzie i w moim przypadku, gdzie ja sporo wyjeżdżam, podróżuję, to te dni naprawdę wyglądają różnie. Także staram się mimo wszystko mieć takie swoje, tak jak powiedziałaś, małe rytuały, pewne przyzwyczajenia, nawyki, elementy dnia, które pojawiają się codziennie, ale dostosowuję się do tego, gdzie jestem, co robię i na pewno inaczej to wygląda w podróży, inaczej kiedy jestem na przykład w rodzinnym domu. Możemy oczywiście pogadać właśnie o tych rzeczach, które są mniej więcej podobne, ale jako takiej codzienności jeszcze nie mam, a może nie wiadomo kiedy będę miała. Mhm. A kiedy skończyłaś studia? Kiedy to było 3 miesiące temu? Tak, ja mówię tak jakbym, wiesz, już była w tym trybie bez codzienności od 10 lat, ale faktem jest, że studia skończyłam, wyprowadziłam się z Edynburga, gdzie studiowałam w maju, więc można powiedzieć, że od tych 3 miesięcy ponad, już prawie 4 miesięcy, jestem w tym trybie wolnego ptaka. Natomiast oficjalnie skończyłam je w lipcu, także... Mhm. To jak wygląda teraz Twoje życie? Bo w sumie jesteś teraz na chwilę w Łodzi i generalnie bywasz często w Warszawie. Czym się teraz zajmujesz? Nagrywasz filmy? Nagrywasz podcasty? Co robisz jakby w ramach swojej pracy? Ja obecnie mogę powiedzieć, że na pełen etat zajmuję się tą działalnością w internecie.
można powiedzieć, że w dużej mierze jest to YouTube i tam mam filmy typu przewodniki właśnie po wegańskich restauracjach w różnych miastach. Tam są filmy z podróży, a w poniedziałki u mnie zawsze jest podcast. Co tydzień jest to zazwyczaj, tak jak u Ciebie, zazwyczaj jest to wywiad z jakimś ciekawym gościem. Natomiast rzeczywiście teraz jestem w Łodzi, gdzie jest moje rodzinne miasto, mieszkam z rodziną, ale często sobie wyjeżdżam. Czy to jest po prostu podróż taka bardziej turystyczna, ale czasami właśnie wyjeżdżam, tak jak jestem teraz w Poznaniu czy w Warszawie, po to, żeby nagrać przewodnik po wegańskich restauracjach i to jest taki mój projekt, nad którym pracuję od kilku ostatnich miesięcy, który bardzo mnie ekscytuje i bardzo mnie pochłonął. I też skończyłam teraz pracę nad dużą częścią mojej działalności w tej chwili, czyli nad codziennikiem, ale nie wiem, o tym może pogadamy później. Tak, generalnie ja niewiele wiem o tym codzienniku. Wiem, że coś takiego się u Ciebie wydarzyło, ale nie chciałam oglądać filmu, bo chciałam dopytać się Ciebie o ten projekt, jak się zobaczymy. Ale zanim przejdziemy do tego codziennika, to chciałabym zadać pytanie właśnie, jak wyglądają Twoje rytuały, bo z tego, co mi się wydaje, Ty zapisujesz sobie codziennie rano i wieczorem jakieś zdania, myśli, nie wiem, jakieś zaklęcia. No i generalnie, dlaczego piszesz taki dziennik? Co Ci to daje? I czy, jak wygląda ta Twoja rutyna poranna i wieczorna? I po co to robisz? Zdecydowanie tak. Jest sporo takich rzeczy, które rzeczywiście robię codziennie i wiele jest w tym pisania. Mój dzień wygląda tak, że staram się wstawać wcześnie i to też jest część mojego rytuału i powiem Ci, że potrafiłam przez długi, długi czas wstawać na przykład na studiach, czy nawet jeszcze właśnie na przykład mając przerwę od studiów, będąc w domu, wstawać o 9:00 i ja teraz wiem, że to dla mnie zdecydowanie za późno. Dni mi po prostu mijają w chwilę i tak naprawdę nim się zorganizuję, to już jest pora kolacji i odpoczynku i ja już nie działam na wysokich obrotach. Zrozumiałam, że dopiero wstając wcześnie i też za każdego dnia. Znaczy dla Ciebie wcześnie. Słuchaj, było tak, że kiedy byłam na studiach teraz na ostatnim semestrze, postanowiłam sobie, że robię sobie wyzwanie i wstaję codziennie przez tydzień o 6:00 rano. Widziałam w internecie jakieś takie wyzwanie i stwierdziłam, dobra, spróbuję i zobaczę, czy rzeczywiście to jest takie ekstra, jak wszyscy to przedstawiają. Nawet kliknęłam w ten Twój film, bo mówię, nie, no to się nie dzieje, wstawanie o 6:00 rano, byłam bardzo ciekawa. To naprawdę było ekstra. No, powiem Ci, że miałam wrażenie, że mnie budzą z jakiejś hibernacji o tej 6:00 rano, szczególnie, że było naprawdę ciemno, bo to było, nie wiem, wybrałaś było w lutym. Sobie zły czas, tak, chyba Edynburg właśnie. W lutym. Ale powiem Ci, że to uczucie, kiedy o godzinie 10:00 zrobiłaś wszystko, co miałaś zaplanowane na ten dzień, to jest coś absolutnie bezcennego. Naprawdę, byłam tak zmotywowana, tak dobrze zorganizowana. Wszystko robiło mi się lżej. I potem miałam dużą część popołudnia dla siebie i bardzo to się u mnie sprawdzało. Teraz nie jestem aż tak szalona i o 6:00 rano nie wstaję, ale wstaję o 7:00 czy tam o 7:30 i uważam, że to jest, no szczególnie latem, kiedy dni są długie, to jest absolutnie dobra, optymalna, fajna pora i u mnie się to sprawdza. No i staram się generalnie wstawać bez budzika, bo to też jest istotne, żeby się nie wyrywać z jakiejś fazy głębokiego snu, tylko w miarę dostosować ten swój rytm dobowy do wstawania o jakiejś regularnej, w miarę wczesnej porze. No ale jeszcze nad tym pracuję i już przechodząc do meritum, tak, zajmuję się pisaniem przeróżnych rzeczy. Pierwsza rzecz, którą robię, to jest coś, co odkryłam niedawno. Jest to tak zwane pisanie intuicyjne, ewentualnie to się nazywa strumień świadomości. Nie wiem, czy Ty też tak masz, ale wierzę, że wiele osób, które nas słucha, mają coś takiego, że budzą się rano i mają taki natłok myśli. Czasem to mamy na przykład też wieczorem, przed zaśnięciem, jak wiesz, zdarza się, że po prostu nagle nasze ciało jest zmęczone, a nam się po prostu nie chce spać i dzieją się niesamowite rzeczy w naszej głowie. I ja tak miewałam rano, że budziłam się i od razu miałam ochotę otworzyć oczy i iść do biurka i zająć się tym, co mam do zrobienia. Absolutnie nie interesowały mnie żadne rytuały, rutyny, tylko myślałam o tym, że przytłacza mnie na przykład ilość obowiązków albo jakiś brak organizacji. I Asia Łożyńska, którą pozdrawiam, która też była u mnie właśnie w podcaście, nauczyła mnie pisania intuicyjnego. Powiedziała, słuchaj, obudź się, weź zeszyt i po prostu pisz. Ja mówię, no dobra, co mam pisać? Ona mówi, cokolwiek, napisz, nie wiem, jestem Karolina i nie wiem, co mam napisać, od czegoś trzeba zacząć, ale potem jakby samo to popłynie, będziesz wiedziała i dla każdego to będzie coś innego. To mogą być Twoje obawy, Twoje słowa, wyrazy szczęścia, to może być jakaś anegdota, to może być Twój sen. U mnie
To niestety podkazuje, że jestem trochę takim control freakiem i bardzo osobą planującą. Ja sobie wypisuję, co mam do zrobienia, bo ja wiem, że to, co mnie męczy od rana, to jest to, że ja myślę o tym, co mnie czeka danego dnia, więc ja sobie po prostu wypisuję, co mam do zrobienia. Wtedy mam wrażenie, że to gdzieś jest zapisane, to już wyszło mi z tej takiej, z tej pamięci, z tej mojej listy w głowie. I czuję się naprawdę o wiele lepiej. Ja sobie to przetestowałam właśnie na studiach, gdzie byłam cały czas zestresowana moim licencjatem i rzeczywiście było mi znacznie lepiej. Przechodząc dalej, robię kolejną rzecz związaną z pisaniem. I ktoś może powiedzieć, że rzeczywiście to jest trochę przesada, bo tego jest dużo i to mi zajmuje 3 godziny. Nie, to mi zajmuje naprawdę 3 minuty. Przysięgam. Ja też nie piszę tam książki. Także kolejna rzecz to jest coś, co się nazywa 5-minute journal. To jest coś, czego ja nie wymyśliłam również. Jest to na polski tłumacząc jakby 5-minutowy dziennik, czyli że poświęcasz 5 minut dziennie na jakiegoś rodzaju zapiski. I o co tam chodzi? Piszesz oczywiście datę i piszesz 3 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. I to może być cokolwiek, tak? To może być zdrowie, to może być to, że jest lato, to może być to, że widziałam fajny film, to może być to, że mam super pracę, to może być najbardziej prozaiczna rzecz albo coś bardzo górnolotnego. Następnie wypisuję sobie 3 rzeczy, które sprawiłyby, że ten dzień będzie udany i na przykład myślę sobie, wypełnię wszystkie moje obowiązki na dzisiaj, albo będzie super atmosfera w pracy i nie wiem, bezpiecznie dolecę na wakacje, tak? Totalnie, to może być absolutnie przypadkowa sprawa. I ostatnia rzecz, którą piszę, to jest jestem i to jest tak jakby zdanie afirmacji, jaka jestem dzisiaj. Czyli na przykład jestem uśmiechnięta, radosna, zmotywowana, tak? Albo jestem pełna empatii. To może to dla wielu osób brzmieć jak takie właśnie mini zaklęcie i też nie chcę tutaj jakoś wróżkarsko wypadać, ale ja naprawdę wierzę w to, że taka dobra intencja i postanowienie sobie, jak podejdę do tego dnia, bardzo wpływa na nasze samopoczucie i w zależności od tego, czy to jest stresujące wystąpienie publiczne, czy to jest jakaś impreza, czy to jest jakaś podróż, czy to jest po prostu zwykły dzień pracy, to warto jest sobie tak zaprogramować jakiś dobry stan ducha. Koniec z tym pisaniem, zamykam mój dziennik i staram się medytować. Jakby ja wiem, że dodaję coraz ciekawsze rzeczy do tej listy. Ja mam tylko jedno pytanie a propos tego dziennika. Czy w tym dzienniku można, albo czy zdarza Ci się napisać coś negatywnego? Czy to jest dziennik, w którym piszesz tylko dobre rzeczy? No wiesz, no raczej nie piszesz, jestem wdzięczna, że zwichnęłam nogę. Chociaż, wiesz, jestem wdzięczna, że zwichnęłam nogę, bo jadąc do szpitala poznałam mojego przyszłego męża. No może tak, ale raczej nie piszę sobie, dzisiaj jestem wkurzona, niemiła i opryskliwa. Powiem Ci, no nie, jakby to mi nie pasuje też do tej konwencji, ale jeżeli ktoś chciałby podziękować za coś, co może się wydawać negatywne, to spoko, nie ma tych żadnych zasad, droga wolna. Ale właśnie bardziej mi się zastanawiałam się nad tym, że masz zły humor, ewidentnie wstajesz, jeszcze w sumie nie wstałaś, więc w sumie, bo Ty to piszesz na leżąco. Tak, tak, po prostu w łóżku ja to piszę. W łóżko, więc jeszcze nie wstałaś, tak. Więc nie wiesz, czy wstałaś lewą nogą, ale jeżeli rzeczywiście ma się zły nastrój, to jestem ciekawa, czy można tam napisać coś negatywnego, czy właśnie to jest po to, żeby nawet jeśli masz złe uczucia, to napisać coś... Dokładnie tak, to jest ta druga rzecz, że po prostu niezależnie od tego, jak beznadziejny może być Twój stan w obecnej chwili, naprawdę są 3 rzeczy, za które powinnaś podziękować. I to może być chociaż to, że masz 2 ręce i 2 nogi. I jakkolwiek też to by nie brzmiało po prostu mesjańsko i tutaj zen, to taka jest prawda i myślę, że jest dobrze się tak nastroić rano na plus, na jakby optymistycznie się nastawić do tego dnia. Trochę inaczej to będzie wyglądało pod wieczór, ale to może zaraz do tego przejdę, bo mówiłaś też o jakiejś tam wieczornej rutynie. Czy mogę iść dalej z moim porankiem? Tak, bo czyli był ten dziennik i później jest medytacja. Tak, ja w ogóle bardzo się wkręciłam w medytowanie, kiedy byłam na 2 roku studiów i tutaj była moja osobista historia tragiczna, ponieważ mieszkałam z kompletną psycholką. Na szczęście ta osoba nie jest z Polski, więc sobie mogę mówić. To było naprawdę, śmieję się teraz, ale to było straszne. Naprawdę to była toksyczna jednostka w moim mieszkaniu i ja dostałam autentycznie, powiem Ci, takich stanów lękowych, że jak ja słyszałam jej kroki koło mojego pokoju, ja zaczynałam mieć drgawki. Ja po prostu bałam się wyjść z mojego pokoju, kiedy wiedziałam, że ona jest w kuchni i czekałam, aż skończy, żeby pójść coś ugotować. I jakoś tak się stało, że usłyszałam o medytacji, ściągnęłam sobie aplikację Headspace i przez ten cały rok naprawdę codziennie z tą aplikacją medytowałam. To było 10 minut, więc to też nie jest jakoś bardzo długo.
Z czasem też zmieniły się moje okoliczności życiowe i też uważam, że już nie potrzebuję tej medytacji, ale potem pomyślałam sobie, kurczę, ona mi pomogła w tak trudnym momencie, to może teraz ona też uzupełni to moje życie i właśnie wpłynie na nie korzystnie, ona mnie uspokoi i sprawi, że będzie mi łatwiej radzić sobie z różnymi stresującymi sytuacjami. I rzeczywiście wróciłam do medytowania i w tym momencie medytuję sama, bez żadnej aplikacji. Medytacja polega po prostu na tym, dla osób, które mogą to kojarzyć z czymś w ogóle, nie wiem, religijnym czy rytualnym, jest to absolutnie bardzo fajne ćwiczenie dla naszej głowy. Nie musi to być związane z jakąkolwiek ideologią i ja tego nie utożsamiam z żadną religią czy filozofią. To jest po prostu kilka minut w spokoju. Dużo osób mówi, że nie da się nie myśleć o niczym. Da się, tylko to jest strasznie trudne, bo jesteśmy w dzisiejszych czasach tak przebodźcowani, tak bardzo stymulowani z każdej strony, nasza głowa non-stop jest rozpraszana, że to jest jedna wielka gonitwa myśli, zmartwień i jest nam po prostu ciężko i czasami mamy wrażenie, że nam po prostu pęka głowa. I to jest duża umiejętność, umieć usiąść na chwilę i po prostu wyłączyć swoje myślenie. Dużo się mówi tutaj o oddechu, o tym, że warto się skupiać na swoim oddechu. Oddech jest oczywiście też bardzo ważny. Każdy z nas oddycha, a nie każdy sobie z tego, jakby nie jest tego świadomy, a to też jest bardzo uspokajające. I ja siedzę sobie przez chwilę. Czasem to jest 2 minuty, to mogą być, tak? Czasem to jest 5 minut, fajnie by było, gdyby to było więcej, na przykład 10 minut. Znam osoby, które medytują po 2 godziny, no ale to już, mówmy się, to jest troszeczkę ekstremalne z naszym szybkim stylem życia. I siedzę sobie po prostu na łóżku z zamkniętymi oczami, staram się nie myśleć o niczym, jak wchodzi jakaś myśl, to po prostu wypuszczam ją jak najszybciej, nie przywiązuję się do niej i taka wyciszona jestem gotowa na nowy dzień. Co dalej? Jakby mam też swoje jakieś tam rytuały, powiedzmy, związane z jakąś tam pielęgnacją, kosmetykami, ale to nie uważam, żeby to było jakieś super istotne. Każdy robi to, do czego jest przyzwyczajony, co jemu służy. I staram się na przykład poćwiczyć rano, czy to jest pójście pobiegać, czy to są jakieś rozciągania, czy to jest yoga, ale myślę, że takie moje poranne rytuały zamykają się w godzinie, że ja po tej godzinie jestem gotowa, mogę sobie zrobić śniadanko, kawę, siadam do komputera, chociaż mówi się, że jedzenie przy komputerze, przy serialu też nie jest wskazane. Nad tym również pracuję, bo jakby kwestia świadomego jedzenia jest czymś, co mnie na pewno interesuje, ale załóżmy, że po tym śniadaniu już przechodzę do pracy, czyli po prostu siadam do kompa. Mhm. Wiesz, to z tą medytacją i z tym dziennikiem, to jest dla mnie bardzo interesujący temat, bo ja nie wiem, czy o tym wspominałam, ale mam takiego ulubionego youtubera, nazywa się Matt Davella. Och, wspominałaś. On robi tak świetne filmy właśnie, on robi takie 30-dniowe challenge i między innymi robił sobie 30 dni wstawania o 6 rano i zrobił z tego super film, 30 dni niejedzenia słodyczy, 30 dni ćwiczenia i on świetnie mówi o nawykach, mówi o tym, jakie są wady, zalety i on też codziennie medytował po godzinie, więc on też sobie wybiera po prostu ekstremalne zajęcia. Na głęboką wodę. Na bardzo głęboką wodę się rzuca i on też zrobił sobie wyzwanie 30 dni zapisywania rzeczy i pomimo tego, że na początku to było dla niego nienaturalne, niewygodne, to koniec końców powiedział, że to też bardzo dużo wniosło do niego życia, do jego życia. I ja wiele razy, ja już nawet kupiłam sobie zeszyt i w sumie tam 2 wieczory zaczęłam zapisywać, ale później pojechałam do rodziców, nie zabrałam, zabrałam sobie ten zeszyt, ale no byłam w innym miejscu i mi się nie chciało tego robić. I trudno jest sobie wpoić takie nowe nawyki. Ale przechodząc do posiadania takiego zeszytu, z tego co wiem, to Ty stworzyłaś produkt, który ma pomagać w zapisywaniu takich rzeczy. Powiedz mi, bo ja nie mam pojęcia, jak wygląda ten produkt. Wiem, że to jest codziennik i powiedz mi, jaką on ma funkcję i czy on mógłby pomóc takim osobom jak ja. Bo ja bym z jednej strony chciała to zapisywać, ale nie wiem jak, no bo mam pusty zeszyt i nie wiem w sumie, co w nim zapisać. Wiesz co, powiem Ci tak. Wszystkie te metody notowania, zapisywania w zasadzie oczywiście mają wspólny mianownik, służą naszemu zdrowiu psychicznemu i radzeniu sobie ze stresem i mają generalnie nas uszczęśliwiać. Natomiast dla mnie każda z tych czynności ma trochę inną funkcję. Tak jak w przypadku pisania intuicyjnego, to jest coś, co nie ma prawie żadnych zasad i to może być naprawdę dziwne dla kogoś, kto otwiera zeszyt i nie wie, co ma w nim zapisać. Tak na przykład właśnie ten 5-minute journal, on o tyle, myślę,
jest atrakcyjny dla ludzi, że on dokładnie Ci mówi, co masz wpisać, tak? Masz trzy rzeczy wypisać, które, za które jesteś wdzięczna. Masz napisać, co dzisiaj, co może sprawić, że ten dzień będzie udany. Pisz jedno zdanie o tym, jak chcesz się dzisiaj czuć i warto powiedzieć, co się robi wieczorem przed pójściem spać. To jest wypisanie trzech super rzeczy, które się wydarzyły danego dnia. I tutaj wchodzi właśnie to, o czym mówiłaś. Po co, czy możemy mówić o czymś negatywnym i co, jeżeli nasz dzień był beznadziejny? I właśnie to jest duże wyzwanie. W najgorszy dzień na świecie wypisać trzy rzeczy, które były ok. Naprawdę czasem bywa ciężko, ale zawsze się coś znajdzie. I na koniec jest jedna rzecz, którą mogłaś zrobić lepiej. I to też jest, uważam, bardzo fajne ćwiczenie. I tutaj myślę, że dla osób, które zaczynają, jest to bardzo taka przyjazna forma, bo masz po prostu polecenia. I to też jest super, że możesz to mieć właśnie w swoim zeszycie i nie musisz kupować jakiegoś dodatkowego produktu. I one są ekstra, obie te metody. Natomiast przechodząc do dziennika. Dziennik jest też narzędziem związanym z pisaniem, ale pełni on trochę inną funkcję, bo to jest produkt, który stworzyłam razem z Małgosią Majewską-Tomasik, moją przyjaciółką, psychoterapeutką. To jest, można powiedzieć, książka, notes, bo ma on 380 stron, który zabiera Cię w taką roczną podróż w głąb siebie. Jakby to nie brzmiało, po raz kolejny mówię dosyć górnolotnie. On codziennie przez rok zadaje Ci jakieś inne pytanie i to są pytania ułożone przez ekspertów właśnie z psychoterapii i z coachingu. On ma sprawić, że Ty poznasz siebie lepiej, zrozumiesz to, kim jesteś, zrozumiesz swoje emocje, bo one są podzielone na rozdziały, więc zrozumiesz swoje emocje, swoje relacje, skupisz się na tym, jakie masz zasoby, w czym jesteś dobry, o czym marzysz, czego tak naprawdę chcesz, jak sobie to zaplanujesz i po takim roku powinnaś tak naprawdę być swoim najlepszym kumplem, który wie, co jest dla niego dobre i wie, co chce zrobić ze swoim życiem. Myślę, że każdy z nas przechodzi przez takie momenty, czasem codziennie, czasem raz w miesiącu, takiego zagubienia. Szczególnie, kiedy jesteśmy młodzi, mamy 20 parę lat, odkrywamy siebie. Dobrze jest umieć sobie sprecyzować tak naprawdę, kim jesteśmy, co robimy, co nas cieszy, bo często podążamy za jakimiś schematami i wcale nie żyjemy tak, jakbyśmy chcieli. I codziennik, tak jak powiedziałam, codziennie zadaje Ci jedno pytanie, które Cię w jakiś sposób kierunkowuje. On jest podzielony właśnie na części. Tam masz kim jesteś, masz emocje, masz relacje, masz szczęście, masz zdrowie, masz odpoczynek, masz efektywność i masz przyszłość. A czy to jest tak przemieszane, są te kategorie? Czy jeden miesiąc zajmujesz się tą kategorią, drugi miesiąc tą? Jak dużo tam jest miejsca, żeby sobie coś... Bo jakby tam jest pytanie i miejsce, żeby sobie coś zapisać. Dobrze rozumiem? Tak. On jest podzielony na kategorie, które idą jedna po drugiej, także nie są to wymieszane pytania, tylko po kolei przechodzisz do kolejnego etapu. One nie są równej długości, niektóre są dwa razy grubsze od pozostałych. Czyli to nie są jakieś takie randomowe, zwyczajne pytania po prostu o cokolwiek, tylko to jest generalnie ułożone przez specjalistę i przemyślane. Tak, tak, tak. To jest każde pytanie jest na swoim miejscu z jakiegoś powodu i on ma Cię doprowadzić do jakiegoś wniosku, do jakiegoś kolejnego etapu. Przykładem pytania może być na przykład, za kim najbardziej teraz tęsknisz? Od razu aż mi się tak ciarki właśnie przeszły. Właśnie mnie te ciarki przeszły. Może to być pytanie, jakie czynności na co dzień wykonujesz na autopilocie? Może to być pytanie, gdybyś mogła spakować walizkę dzisiaj i pojechać w dowolne miejsce, gdzie byś pojechała? Kurczę, to jest bardzo niebezpieczne, jest taki codziennik, bo kurczę, dostajesz to pytanie i nagle wiesz, o czym marzysz. Nagle odkrywasz w ogóle, bo w takim naszym codziennym życiu, kiedy mamy dużo obowiązków, jeszcze jeżeli ktoś ma dzieci, męża, musi przygotować posiłki, posprzątać, naprawdę jest trudno znaleźć czas na taką autorefleksję i zastanowienie się nad tym, czego chcemy. I co jest dla nas dobre. Czy ten jakby pisanie tego dziennika można właściwie zacząć kiedykolwiek? Czy to jest tak, że musisz, tam jest 365 pytań? Czy trzeba to codziennie pisać? I jak wygląda taka praktyczna strona używania takiego dziennika? On ma 365 pytań na każdy dzień roku i nie ma takiego przymusu, że musisz wypełniać go codziennie, ale oczywiście, żeby dał najlepsze rezultaty, super jest ta systematyczność. I teraz, zanim przejdę do kwestii praktycznych, to, co jest bardzo ważne, to właśnie sam fakt, że już to, że kupujemy sobie taki codziennik, w jakiś sposób nas, no nie powiem, że nas zmusza, ale nas zachęca do tego,
żeby właśnie znaleźć te kilka minut w ciągu dnia dla siebie. Bo tak jak mówisz, są osoby, które są zabiegane, mają rodziny, mają mnóstwo obowiązków i naprawdę zapominają o tym, żeby w ogóle zrobić coś po prostu dla siebie, bo mam na to ochotę. A posiadanie takiego narzędzia wydaje mi się, że nas po prostu do tego zbliża, zachęca. Jest pytanie na cały rok, ale to, co jest moim zdaniem super, to jest to, że to nie jest tak, że wiesz, zaczynasz 1 września albo zaczynasz 1 stycznia, albo że właśnie masz codziennie ponumerowane te dni, tylko masz datę, nie masz daty, tylko masz napisane dziś jest i wpisujesz sobie datę dzisiejszą. Więc jeżeli kupisz go dzisiaj, możesz go zacząć pisać jutro, ale jeżeli jedziesz na biwak na weekend, to nie musisz zabierać swojego codziennika, który ma 380 stron. On nie jest taki ciężki, że on waży jakieś pół kilo. To nie jest dużo. Jeansy też tyle ważą, więc jakby to nie jest dużo. Cienkie jeansy, nawet bym powiedziała. Wiem, bo jak się kupuje w lumpeksach, to się nagle okazuje, że ubrania ważą znacznie więcej niż tam się wydaje, kiedy kupujemy ciuchy na wagę, ale to taka dygresja. Pozdrawiam. On nie jest aż taki ciężki, ale spokojnie możecie nie być przez kilka dni, przez tydzień wracasz do niego i odpowiadasz na te pytania. To jest fajne, no, że pytanie, niektóre są dłuższe, niektóre są krótsze, ale powiedzmy, że większość z nich ma jedną, dwie linijki i masz do dyspozycji całą taką stronę A5 i możliwe, że odpowiesz na to pytanie jednym zdaniem, jednym słowem. I reszta strony jest tak naprawdę do Twojej dyspozycji, także uważam, że też jest fajne. Czy takiego codziennika w sumie można byłoby w takim razie używać zgodnie z zasadą Zero Waste na przykład 2 lata, skoro masz to pytanie i w sumie to byłaby fajne ćwiczenie, właśnie ćwiczenie, że jednego dnia zapisujesz sobie to i wracasz w sumie za rok do tego i widzisz, co napisałeś. Super, że o tym mówisz, bo w ogóle z tym się wiąże bardzo fajna historia, że na pomysł napisania codziennika wpadła Małgosia, która jest jego współautorką, podczas gdy oglądała mój film parę lat temu, bo ja kupiłam sobie w Szkocji taki notes, który się nazywał Q&A, no można go kupić, który zadaje Ci codziennie jakieś pytanie, tylko to są takie randomy właśnie, jaka jest najstarsza rzecz, jaką masz na sobie, albo co jadłeś na obiad. I on zadaje Ci to pytanie, dajmy na to 5 maja, i masz miejsce na odpowiedź przez 5 kolejnych lat. I to jest ekstra, bo ja teraz, kiedy używam tego notesu u siebie, no to mogę porównywać sobie te odpowiedzi, rzeczywiście widzisz swoją ewolucję. I planowałyśmy początkowo tak, żeby w ogóle codziennik był napisany chociażby na 2 lata, ale wiesz, są pytania, które na przykład, tak jak mówię, zajmują pół strony i no nie można zakładać, że to nam starczy na 2 lata, a stworzenie codziennika, który załóżmy miałby 2 razy więcej miejsca, znaczyłoby, że naprawdę będzie produkujemy porządną cegłę i nie wiem, dla kogo to by było praktyczne, ale absolutnie zamysłem jest to, żeby można było po roku zacząć tę podróż od nowa, bo to nie jest tak, że odpowiadasz na to pytanie dzisiaj i tak już będzie przez całe Twoje życie, albo to, ta odpowiedź rozwiązała Ci Twoje wszystkie problemy, tylko super jest do nich wracać, super jest skończyć tę podróż i zobaczyć za rok, okej, dokąd pojechałbym w tym roku, za kim tęsknię w tym roku, co odkładam na później obecnie, albo co sprawia mi największą trudność teraz, jaka jest moja największa wada, z którą się zmagam dzisiaj i jakby my ewoluujemy jako ludzie i obserwowanie tego progresu, uczenie się na własnych błędach, czy po prostu jakby zwrócenie uwagi na to, jak się zmieniamy, myślę, że jest fascynujące i bardzo, bardzo nas wiele uczy o sobie samych. Ja szczerze mówiąc, nie mogę doczekać się, kiedy otworzę codziennik i zacznę w nim już pisać. No właśnie, myślę, że ta rozmowa będzie trochę później opublikowana, więc ja ten codziennik już na pewno będę miała, więc zdradzę Wam, jak mi się podoba, ale znając Ciebie, to domyślam się, że będzie piękny, no bo jakby Ty dbasz o estetykę, o każdy detal i każdy szczegół. Słyszałam też, że będzie ekopapier. Tak, to było dla mnie bardzo ważne, żeby był to ekopapier, bo tak jak powiedziałaś, że czy to można robić tak zero waste'owo i ja na początku myślałam, że dałoby się zrobić codziennik w wersji bezśmieciowej, ale tak jak mówiłam na początku, terapeutyczne działanie pisania odręcznego jest uwarunkowane, jakby uzasadnione naukowo. Rzeczywiście, kiedy piszemy pewne rzeczy, potrafimy pozbywać się bardzo dużej ilości jakichś negatywnych emocji czy jakichś napięć, więc wiedziałyśmy, że to musi być coś, na czym piszemy. Natomiast, co dla mnie było bardzo ważne, to, żeby ten papier był chociaż ekologiczny, tak żeby ten ślad dla planety był jak najmniejszy i tak samo jeśli chodzi o samą kwestię
designu zależało mi, żeby to było piękne, żeby cieszyło oko, żeby to było część naszego wystroju, żeby to ładnie wyglądało w naszym otoczeniu, żeby nam się chciało go kupić, wziąć ze sobą, wypełniać i żeby to było taki miły dodatek naszego życia codziennego. Nasz codziennik. Mam nadzieję właśnie, że jak już go dostanę, to będę musiała pisać. Zresztą mam nadzieję, że tam zapytasz się mnie za jakiś czas. Ja będę pisać do ciebie po prostu. Napisałaś dzisiaj, wypełniłaś to, co miałaś wypełnić. No ja, wydaje mi się, że ja postaram się. Zobaczę, jakie tam będą pytania, ale ja postaram się pisać małym drukiem, żeby w sumie zobaczyć eksperyment taki. No bo mi się średnio 2 razy w miesiącu zmienia to, co ja myślę na temat świata i życia i swoje plany, więc... Znam to. Jestem bardzo ciekawa, co będę sobie myślała za jakiś czas. Więc jeżeli bylibyście zainteresowani codziennikiem, to na pewno u Karoli na stronie można sobie go sprawdzić. Ja też dam Wam znać, jak mi się pisze, no bo jak zobaczyłam właśnie u Matta Davella ten film na temat tego pisania, myślę sobie, kurde, ale to jest super i zawsze sobie postanawiasz, dobra, będę to robić, a później tak tego nie robisz. Tak samo jest, no z wieloma nawykami tak w sumie jest. Trudno tak, jest. I też właśnie jeżeli już... masz ten produkt gotowy, tak jak powiedziałaś, jeżeli już wiesz, na jakie pytanie masz odpowiedzieć, wiesz, co mniej więcej masz napisać, jest Ci trochę łatwiej, że nie jest to absolutnie w pełni dowolna kwestia, że po prostu piszesz dziennik, piszesz drogi pamiętniku, dzisiaj bla, bla, bla. Absolutnie się z tego nie śmieję, bo to też jest super rozwiązanie, ale myślę, że takie ukierunkowanie jest bardzo przydatnym narzędziem i tak jak ja to widzę, znaczy oczywiście znam pytania z codziennika, natomiast teraz, kiedy nagrywamy, to jeszcze oficjalnie nie zaczęłam go wypełniać w trybie codziennym, dlatego że czekam, aż wszyscy nasi obserwatorzy, którzy już kupili codzienniki, żeby mogli zacząć razem ze mną. Chciałabym mniej więcej, żebyśmy razem sobie tę podróż przechodzili, ale to, jak ja to widzę, to właśnie wrzucenie codziennika do takiej mojej wieczornej rutyny. Bo też pytałaś właśnie o te wieczory. Tak, bo opowiedziałaś o tym, jak to wygląda rano, ale z tego, co wiem, to piszesz też coś wieczorem. Czy to jest właśnie to samo, to co rano, czy wieczorem piszesz coś innego? Więc wieczorem na pewno czas jest na tę drugą część tego 5-minute journal, czyli to te 3 rzeczy, które dzisiaj były super i potem co mogłam zrobić lepiej. I to naprawdę zajmuje mi chyba 0,5 minuty autentycznie i wydaje mi się, że wtedy też jest to dobry moment na wypełnienie codziennika, przynajmniej dla mnie, bo... Po pierwsze, to lubię pisać, a po drugie też wieczorem jesteśmy tacy refleksyjni, może mamy trochę więcej czasu, bo już się szykujemy do spania. I ja też mam taką zasadę właśnie w ramach rytuałów wieczornych, że staram się, naprawdę staram się, nie używać telefonu. I to też mamy mnóstwo dowodów naukowych na to, że siedzenie przed ekranem, jakiegokolwiek rodzaju ekranem wieczorem, no nie wpływa korzystnie na nasz sen, jest nam trudniej zasnąć, to nas rozbudza, to nas rozprasza i to absolutnie miesza nam w naszym systemie i nasz organizm myśli, że wcale nie ma wieczoru i jest nam trudniej po prostu się wyciszyć i potem spać. Dlatego myślę, że takie pisanie też może być taką formą relaksu i ja staram się naprawdę jak najwcześniej sobie ten tryb samolotowy włączyć w moim telefonie. Często oglądam jakiś film wieczorem, ale już wtedy mam tryb samolotowy i po filmie już robię całą moją taką rutynę związaną z jakimiś tam kosmetycznymi, łazienkowymi rzeczami. Siadam do łóżka, biorę książkę, mam te moje 2 notesy i potem jestem gotowa do spania. Także też staram się sobie nie utrudniać życia i też nie mam jakiejś długiej, strasznie listy tych rzeczy, które muszę tam zrobić w ramach tych moich rytuałów, ale wiem, że dla większości osób to może być i tak dużo. Także też nie zachęcam do robienia wszystkiego naraz, ale naprawdę każdy z nas ma te 5 minut. Ja też uważam, że jeżeli chodzi o zmianę nawyków, robienie nowych rzeczy, to dobrze jest zmieniać jedną rzecz w jednym czasie. Więc baby steps. Osobiście nie mogę się doczekać tego codziennika i postaram się to zapisywać. Ostatnio często mi się zdarzały gorsze dni, więc mam nadzieję, że to zredukuje mi moje... Ja też mam taką nadzieję. Moją ilość stresu, zwłaszcza jeśli to będzie ładne, bo ja uwielbiam ładne rzeczy. A skoro mówiłaś już o tym telefonie i o tym, że go ograniczasz, to powiedz mi, jaki Ty masz stosunek do social media, do używania Facebooka, Instagrama i ogólnie korzystania z telefonu? Jak dużo czasu spędzasz może? Czy robisz sobie wymówki, że w sumie to jest praca, więc będąc ze znajomymi siedzisz w telefonie?
Powiem tak, z uwagi na formę mojej działalności nie mogłabym nie zacząć od tego, że jestem dozgonnie wdzięczna za to, że media społecznościowe istnieją, bo nie byłabym w stanie robić tego, co robię, gdyby nie to, że mogę z nich korzystać. Także absolutnie uważam, że są wspaniałe, że łączą ludzi, że dzięki nim poznałam bardzo, bardzo wiele osób, że sprawiają, że komunikacja jest o wiele prostsza, że możemy oglądać, co się dzieje na drugim końcu świata. I jest to na pewno coś przełomowego i fantastycznego, ale umówmy się, jakby jest bardzo wiele kontrowersji związanych z mediami społecznościowymi i musimy sobie uświadomić, że jest bardzo cienka granica między tym, co jest dla nas dobre, a co dla nas nie jest dobre. Ja oczywiście korzystam z mediów społecznościowych, korzystam głównie z Instagrama, oczywiście jestem na YouTubie, też oglądam YouTuba. Korzystam z Facebooka głównie po to, żeby się komunikować na Messengerze, raczej rzadko mi się zdarza scrollować Facebooka, ale staram się to ograniczać do minimum. Powiem Ci, że kiedy mam rzeczywiście coś do zrobienia w kontekście pracy, to po prostu wrzucam to, co mam do wrzucenia, odpowiadam na to, co jest konieczne, ale nie mam tak, że scrolluję Instagrama i myślę sobie, to jest praca i robię badanie rynku, wiesz, coś w tym stylu. Jakby, robię research. Tak, absolutnie nie uważam, że scrollowanie Instagrama jest wnosi zbyt wiele do mojego życia i no, taka jest przykra prawda. Po prostu w momencie, w którym nie miałam internetu na wyjeździe ostatnio, stwierdziłam, że wcale mój dzień nie jest jakiś uboższy bez tych bezmyślnych iluś minut scrollowania. Wręcz przeciwnie, czułam się znacznie bardziej spokojna i dostrzegałam o wiele więcej z mojego życia codziennego. Jeżeli chodzi o znajomych, to ja mogę, że to zaobserwowałaś. Ja jestem raczej tą osobą, która prawie w ogóle nie siedzi w swoim telefonie. Jakby jak ja jestem ze znajomymi, to mnie naprawdę nie interesuje Instagram. Czasami oczywiście na przykład jest taka sytuacja, że muszę na coś odpisać, ale nie wyobrażam sobie siedzieć z koleżanką w kawiarni i stwierdzić, a popatrzę sobie, co tam ludzie powrzucali. Albo włączę sobie YouTube, albo o, chciałabym sobie posłuchać jakiegoś tam wystąpienia. Zupełnie nie. Jakby relacje z ludźmi są dla mnie o wiele, wiele ważniejsze. I tak jak dużo osób może sobie wyobrażać blogerów, którzy po prostu zawsze są na telefonie i robią jakieś swoje social mediowe online rzeczy, to mnie to zupełnie nie kręci i każdy powód na to, żeby być offline jest dobry. Trzeba pojechać na wakacje, tam gdzie nie ma internetu albo gdzie internet jest drogi. Ale tak. Dokładnie miałam taką sytuację, słuchajcie, że nie było, był internet. On był dodatkowo płatny. Jesteśmy z Polski, umówmy się. No, hashtag dodatkowo cebula. Płatne. To jest mój hashtag. Zastanowisz się 5 razy. Znaczy, on był tani ten internet, ale była opcja, kup go na 1 dzień, na 3 dni lub na tydzień. I ja stwierdziłam, że po prostu przez to, że musiałam wykonać pewne czynności 2 razy w ciągu tego tygodnia, stwierdziłam, że wolę wykupić sobie pojedyncze 2 dni, nawet jeśli bardziej mi się opłaca już nawet ten cały tydzień, to ja wiedziałam, że posiadając ten tygodniowy pakiet, ja będę wchodzić na te media społecznościowe, bo będzie mnie zastanawiało, czy mam jakiegoś maila, czy była jakaś wiadomość, czy może trzeba byłoby tutaj załagodzić jakąś sytuację, ale stwierdziłam, że dla mojego zdrowia psychicznego i takiego resetu najlepsze będzie wykupienie tych pojedynczych dni i to jest straszne, co mówię, jak teraz słyszę siebie, że muszę stosować taki reżim na sobie i ktoś może słuchać nas, myśleć sobie, Jezu, dziewczyna, masz problem jakiś, wiesz, jak ty musisz sobie ograniczać dostęp do internetu jakąś siłą wyższą. No, może to jest smutne. Nie, moim zdaniem to nie jest dziwne, bo przecież jest wiele narzędzi, typu na przykład na Facebooku, jeśli nie wiecie, jest coś takiego jak Kill Newsfeed i wtedy możesz korzystać z Facebooka, ale nie widzisz tego właśnie feedu. Tablicy jakby masz, tak? Ta tablica jest czysta i nic nie widzisz, więc to jakby to jest normalne, bo my odruchowo i automatycznie, czasami na pewno 100 razy złapaliście się w momencie, kiedy wchodzicie na telefon, mieliście coś zrobić, a nagle po prostu tak palec Wam się omsknął, wchodzicie na Instagrama i 10 minut później, ej kurde, a co ja tak naprawdę miałam zrobić? Jakby 10 minut umyka i naprawdę trzeba się czasami... Mhm. No nie wiem, usunąć aplikację jakąś, której używamy zbyt często. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ale te aplikacje, ja już mówiłam o tym w moim odcinku, o tym, jak ograniczać używanie telefonu, są projektowane po to, żebyśmy jak najwięcej czasu tam spędzali. Ktoś ma w tym interes, finansowy interes, żebyśmy jak najwięcej czasu po prostu naszego poświęcili na to. Więc no ja jestem zdania, żeby jak najbardziej, że internet jest świetny, ja się wiele rzeczy z internetu uczę, wiele słucham. Gdyby nie internet, to też wielu rzeczy bym nie wiedziała, ale uważam, że też trzeba go tak z rozwagą używać. Tak, ale dokładnie to jest to, co powiedziałaś. Te aplikacje są tak zrobione, żebyśmy chcieli je
ich używać i jak najdłużej przesuwać tym palcem. I właśnie, jeżeli sobie uświadomimy, że tak jest, to warto przyznać, że jesteśmy ofiarą, bo wszyscy jesteśmy ofiarą tego, jakby jesteśmy ludźmi, którzy są tak skonstruowani, że jesteśmy podatni właśnie na tego typu impulsy i też nawet to jest też udowodnione, że jakby ten system nagradzania bardzo działa w mediach społecznościowych, to, że my dostajemy ten zastrzyk hormonów szczęścia, kiedy mamy lajka, kiedy pojawi się jakiś pozytywny komentarz. Nowe wydarzenie w ogóle, coś nowego się pokaże. I jeżeli sobie uświadomimy, że jesteśmy ofiarą tego systemu, można tak powiedzieć, to wtedy te narzędzia rzeczywiście zaczynają mieć sens i robimy to dla swojego dobra. Właściwie możemy używać Instagrama mądrze, wchodzić, przeczytać coś ciekawego, zobaczyć coś ciekawego, obejrzeć film, zainspirować się, posłuchać podcastu, bo ja teraz o wiele, wiele mniej używam Instagrama, już nie oglądam aż tyle Instagram Stories, a częściej korzystam generalnie z podcastów, bo one wtedy towarzyszą mi przy gotowaniu, przy mojej porannej rutynie. W sumie nigdy nie opowiadam o mojej porannej rutynie, ale mam taką swoją poranną rutynę. I wtedy przede wszystkim nie dotykam telefonu. Mam nadzieję, że może też zacznę sobie spisywać jakiś tam strumień świadomości, ale ostatnio zauważyłam, że leżąc w łóżku i nie dotykając tego telefonu, jeszcze nie chce mi się wstać, ale jeszcze chwilę leżę i tak właśnie myślę sobie. I wtedy to jest, może nie jest taka medytacja, że tak jeszcze leżę i taka jestem zrelaksowana, powiedzmy, a wtedy, kiedy bierzemy ten telefon od razu, to totalnie zabijamy w sumie te myśli, które mamy od rana, czy to pozytywne, czy negatywne, i bierzemy w sumie to, co nam daje internet. I jakby totalnie jesteśmy podatni tak, na te bodźce. Tak, to, co dla nas jest ważne, to w sumie już jest nieważne, bo nagle przychodzi jakiś mail, jakaś wiadomość i wtedy, kiedy my jesteśmy, mamy najbardziej czystą głowę, jesteśmy wypoczęci po nocy, dajemy się po prostu totalnie bombardować tymi treściami z internetu. To jest to, co powiedziałaś o tym, że nie bierzesz telefonu rano. Ja o tym zapomniałam powiedzieć, ale przez ten cały czas, kiedy mam tę swoją rutynę, to staram się do momentu, kiedy powiedzmy zaczynam przygotowywać śniadanie, rzeczywiście być totalnie offline. I to prawda, kiedy gotuję, to włączę sobie jakiegoś YouTube'a albo jakiś podcast też chętniej, ale przez te pierwsze przynajmniej kilkadziesiąt minut naprawdę zupełnie nam to nie służy. Pytałaś też przez jakiś czas temu, zapytałaś się mnie, jak długo siedzę na telefonie, ile to jest. I ja mam, zresztą jeżeli macie iPhone'a, to on może Wam przysyła taki raport w niedzielę rano, mi przysyła raport w niedzielę rano, ile czasu spędziłam na telefonie i jak to się zwiększyło w porównaniu z poprzednim tygodniem lub zmniejszyło. I wiesz co, powiem Ci, że wiadomo, dużą część też spędzam właśnie robiąc, przerabiając na przykład zdjęcia, które potem mam wrzucić, ale wydaje mi się, że nie spędzam tak dużo czasu, bo to jest tak między 1,5 a 2,5 godziny. To jest mało. I to jest dziennie. I tak jak czasami właśnie słyszałam, ile inne osoby spędzają. To 12 godzin. Nie, żartuję. Ja nie mam takich 12 godzin. W życiu wierzyłam. Nie. Ale generalnie też jest trudno powiedzieć, bo ja często, zdarza mi się właśnie odpalić na telefonie jakiś podcast i to jest na podświetlonym ekranie i tak dalej, więc no ja nie traktuję tego aż tak bardzo. No, nie linczuję się, że o, dzisiaj było 3 godziny, a powinno być 2. Nie, zupełnie. Ja polecam słuchanie czegoś fajnego rano zamiast, nie wiem, właśnie przeglądania telewizji chociażby, bo wtedy słuchasz tego, czego chcesz słuchać, słuchasz tego, co Cię rozwija, a nie tego, co tam pani w pytanie na śniadanie chce Ci akurat sprzedać, a często to są tak informacje infantylne. Dokładnie. Ja bym użyła tutaj gorszych słów, ale niech zostanie infantylnie. Dobra, w ogóle zastanawiałam się też, no bo teraz jesteś w sumie w takim zawieszeniu, bo skończyłaś te studia i w sumie szykuje Ci się fajny wyjazd, o którym jeżeli chcesz, to możesz powiedzieć, ale generalnie jakie masz plany na najbliższy czas? Czy chcesz kontynuować swoją działalność w taki sposób, jak ją kontynuujesz, czy w ogóle widzisz się, to jest w sumie drugie pytanie, ale zostawiam Ci tutaj wolną rękę, możesz tam odpowiedzieć sobie jak chcesz. Czy widzisz siebie w pracy na etacie? Czy wydaje Ci się, że za jakiś czas zaaplikujesz może do jakiejś firmy, no bo w sumie skończyłaś całkiem fajne studia, czy jednak internet zostanie? Powiem tak. Ja bym bardzo chciała siebie widzieć w pracy na etacie, bo ja uważam, że jest to
Nie chcę tutaj źle zabrzmieć, porównując jakby pracę taką freelancerską do pracy na etacie, ale mnie się wydaje, że bym sobie bardzo dobrze psychicznie poradziła w pracy na etacie w takim kontekście, że tam mamy bardzo jasno powiedziane, w zależności oczywiście też od pracy, też wiem, że są różnego rodzaju firmy, ale używając trochę stereotypów, wychodząc z pracy jestem w sferze mojego życia, mojego domu. Odpoczynku. I odpoczywam, wyłączam się, wyłączam telefon służbowy i to jest, zamykam drzwi i koniec. I to jest taki komfort, którego ja bardzo zazdroszczę osobom, które są na etacie. Takim, który oczywiście stwarza takie warunki pracy. Nie mówię o osobach, które też zabierają pracę ze sobą do domu i jest to związane z dodatkowym zaangażowaniem i stresem. Natomiast los nie za bardzo mnie ciągnie ku temu życiu na etacie, ponieważ wydaje mi się, że to, czym się zajmuję teraz i to, jak widzę siebie w przyszłości, idzie w zupełnie inną stronę. Mimo, że czasami rzeczywiście chciałabym wykonywać tego typu pracę, która jest bardziej zorganizowana. Natomiast zdecydowanie tak, widzę siebie robiącą to, co robię, tylko w takim szerszym pojęciu tego, bo tak naprawdę tych projektów i dróg, którymi możemy podążać jako osoby działające w internecie, jest bardzo, bardzo duże. Też ja mam dużo zainteresowań i te dziedziny, którymi chciałabym się zająć, no, cały czas się gdzieś tam mnożą i nie chciałabym się skupiać na jednej rzeczy, typu właśnie przewodniki po restauracjach albo same podcasty, chociaż też podcast jest czymś mega ogólnym, tak? Bo prowadzę rozmowy z ludźmi ze świata i nauki, i ekologii, i zdrowia, i weganizmu, i gdzieś tam mindfulness, właśnie medytacji, czy jogi, ale to też jest całe spektrum różnych informacji i to też się cały czas rozwija i myślę, że nie da się tego zdefiniować w jeden sposób. Natomiast nie powiedziałabym, że jestem w zawieszeniu, bo ja staram się w ogóle żyć w takim tu i teraz. I też tutaj podkreślam słowo klucz, staram się. Jestem osobą, która jest trochę takim włóczykijem. Mam wrażenie, że jeszcze nie umiałam sobie znaleźć takiego jednego miejsca, mimo że miałam ten przywilej, że podczas studiów, bo studiowałam języki obce w Edynburgu, i też właśnie mieszkałam podczas studiów i właśnie w Madrycie i w Berlinie. Wszędzie było super, ale nigdzie nie miałam tak, że pomyślałam sobie, o, tutaj zostanę, tu jest najfajniej. Jakby cały czas wydaje mi się, że szukam i uwielbiam poznawać nowe miejsca, uwielbiam wyjeżdżać, więc w najbliższym czasie rzeczywiście widzę siebie jako osobę, która przemieszcza się, która odkrywa nowe miejsca. Niekoniecznie w taki sposób, że jest to maraton, że jadę po prostu podróż dookoła świata co 3 dni nowe miejsce, tylko na przykład na kilka miesięcy jadę w miejsce, które mnie się wydaje interesujące, poznaję to, jak ludzie tam żyją. Bardzo lubię się przeprowadzać gdzieś na jakiś czas. Uważam, że jest to dla mnie o wiele bardziej atrakcyjne niż taka stricte podróż turystyczna, bo wtedy mogę zobaczyć, jak funkcjonuje lokalna społeczność, jaka jest mentalność ludzi, jak oni żyją, jak oni jedzą, jak oni celebrują życie, czym się interesują. I to jest dla mnie naprawdę fascynujące i też wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy materiał dla moich odbiorców, bo wtedy ja zbieram nowe doświadczenia, dzielę się tym, jak wygląda ten świat inny, ten świat, którego może oni nie doświadczyli. I to też mnie motywuje, przyznam szczerze, to, że są osoby, które chętnie pojadą jakby ze mną wirtualnie, ale kibicują temu i chcą się dowiedzieć za pośrednictwem tego, co ja mam do przekazania, jak wygląda to życie w innych miejscach. Ale tak jak mówię, widzę siebie jako osobę, która angażuje się w różne projekty, tak jak teraz są zarówno to przewodniki po miastach restauracyjnych, jak kocham chodzić do restauracji. To jest jakieś moje hobby. Byłam taka od dziecka, uwielbiam jeść, uwielbiam próbować nowości i bardzo się cieszę, że coś takiego sobie wymyśliłam. Tak samo jest z podcastem, tak samo jest właśnie z podróżami, tak jest z codziennikiem. Tak jak wcześniej pisałam e-booka właśnie z przepisami, to też był jakiś inny projekt i rzeczywiście te wszystkie moje działania mają jakiś taki wspólny mianownik, ale każdy z nich uderza w jakieś inne moje zainteresowanie i myślę, że tylko tych rzeczy będzie coraz więcej. Ja jestem otwarta na propozycje, nowe projekty i to jest mega stresujące. Jest to coś, co mnie czasami paraliżuje, bo to jest wszystko i nic, to jest nic, co jest pewne, to jest coś, co się zaczyna, kończy na jakimś etapie i wtedy przychodzi jakiś nowy projekt, ale myślę, że dzięki temu mi się chce, że dzięki temu jestem taka podekscytowana, bo wiem, że tyle rzeczy się może wydarzyć, że nic nie jest tak do końca zaplanowane, jest ten niepokój, ale kurczę, no świat jest zbyt ciekawy chyba dla mnie, żeby zostać w jednym miejscu. Mhm, a w ogóle wyobrażasz sobie życie w Polsce, czy myślisz, że będziesz w sumie zmieniała miejsca i będziesz szukała miejsca do mieszkania za granicą? Powiem tak, od dziecka moim marzeniem było wyjechać z Polski i
Ja nie wiem, skąd mi się to wzięło. Bardzo dużo się filmów amerykańskich oglądałam i bardzo kochałam swoją rodzinę. Kocham swoją rodzinę nadal. Kochałam. I bardzo lubiłam swoje życie i swoje dzieciństwo, ale od zawsze marzyłam o wyjeździe na studia i nie wyobrażałam sobie mieszkania w Polsce. Teraz, kiedy byłam tutaj rzadziej, w przerwach od studiów, w wakacje, w święta, na pewno polubiłam Polskę. Uważam, że Polska jest super miejscem i jest tutaj bardzo wiele miast, które są naprawdę bardzo interesujące, ciekawe, na fajne. Na przykład Poznań. Poznań, zgadzam się. Poznań zawsze się chyba dobrze traktuje, tak mi się wydaje. Poznań jest super i tak samo też lubię być w Warszawie, lubię być w Łodzi, dlatego że jest to po prostu mój dom, ale przyznam szczerze, że w tym momencie nie widzę siebie w Polsce na ten moment. Jakby totalnie nie wiem, co się stanie ze mną, bo tak jak ty powiedziałaś, zmieniasz zdanie i pogląd na różne tematy, co chwilę mam to samo. Z dnia na dzień jestem jak chorągiewka i nagle coś usłyszę i stwierdzę, nie, teraz jadę na biegun północny, kto wie, nie wiadomo, prawda? Też jestem otwarta na to, co ja sobie wymyślę, ale może kiedyś wrócę do Polski, absolutnie nie mam tak, że nie chcę tutaj być, ale w tym momencie czuję, że bardzo bym chciała podkrywać jakieś nowe miejsca. Nie wiem, czy chcę, wiesz, jechać w jedno miejsce, potem się przeprowadzić. Może pojadę w jakieś miejsce i stwierdzę, o, tu jest mój prawdziwy dom i tutaj zostaję. Zobaczymy. Mhm. A mam teraz do Ciebie takie pytanie, w sumie trochę z innej beczki. Jestem ciekawa, czego nauczyłaś się w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Albo powiedzmy od stycznia, bo w sumie prawie jest wrzesień już w ogóle, więc jakby koniec roku. To powiedz mi, czego nauczyłaś się od początku roku? Czegokolwiek, może to być jakaś umiejętność, albo czegoś o sobie, albo o życiu się czegoś dowiedziałaś? Boże, jakie fajne pytanie! Muszę się zastanowić. Ale na pewno pierwsza rzecz, która przyszła mi do głowy w kontekście umiejętności takich stricte umiejętności, że jakiś taki skill, mówiąc z angielskiego, to na pewno nauczyłam się tańczyć bachatę i salsę, bo za sprawą naszej wspólnej przyjaciółki Ani, kiedy byłam właśnie na ostatnim semestrze w Edynburgu, to zapisałam się na zajęcia tańca, z którym wcześniej nie miałam styczności i to otworzyło mi absolutnie nowy świat, nowe hobby, nowa społeczność i bardzo, bardzo umilało mi to życie. Super, to był czas dla mnie. Mi się wydawało, że ty to tańczyłaś dłużej, że już umiesz tańczyć. Wiesz co, ja tańczyłam całe życie w ogóle. Aha, okej. Okay. Bo właśnie, a propos Ani i tej naszej przyjaciółki, ona przeprowadziła się też do Poznania i ona również mnie wyciąga na zajęcia tańca. I ja z jednej strony bym bardzo chciała, bo ja lubię się uczyć nowych rzeczy, ale lubię się uczyć nowych rzeczy, które wiem, że potencjalnie mogę się nauczyć, że jestem w nich... Jest możliwość, że to się uda. Szansa ale... na sukces. Tak, ale ja już kiedyś chodziłam przez rok na zajęcia tańca ludowego. To było intensywne zajęcia 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Plus jeszcze tam raz przez rok chodziłam na taniec nowoczesny. I to była tragedia. Ja jestem tak zła w tańczeniu, okay, że to jest po prostu porażka. I pomimo tego, i ona teraz wyciąga mnie na zajęcia salsy, żebym poszła i się nauczyła. Ja się strasznie boję i czuję się trochę jak frajer, no bo tu wszystkim powtarzam, że musicie próbować i wiecie, im częściej to robisz, tym jesteś w tym lepszy, a boję się pójść na zajęcia tańca. I wydawało mi się, że ty dłużej się uczyłaś tańczyć. Już sobie po prostu tańczyłam od dziecka. Tak od 5 roku życia byłam w jakichś grupach tanecznych w Łodzi przez wiele, wiele lat. Potem chodziłam na hip-hop, na dancehall, na jazz, jeździłam na obozy, warsztaty. Nigdy nie robiłam tego zupełnie profesjonalnie, ale tańczyłam tak do 18 roku życia, od 5 do 18 roku życia zawsze, tak chociażby 2 razy w tygodniu. I bardzo lubię w ogóle tańczenie samo w sobie, czy to jest w jakimś klubie, czy to jest w domu, w salonie. Dlatego też wiedziałam, że no, poradzę sobie na tych tańcach, no ale właśnie, nie znałam tych kroków i też to było dla mnie wyzwanie i też się stresowałam, jak sobie poradzę, wiadomo. Natomiast to jest coś, czego się nauczyłam, co było super. Co jeszcze? Wróciłam do nauki francuskiego. Nie powiem, że się go nauczyłam, bo zupełnie nie, ale rzeczywiście stwierdziłam, że teraz, kiedy już nie studiuję i nie uczę się języków, bo muszę na studiach, bardzo chciałabym kontynuować to, a jest język francuski, jeszcze chciałabym się nauczyć, jak szybko mówię, chciałabym się też nauczyć włoskiego oraz chińskiego, którego się uczyłam na studiach w Madrycie i stwierdziłam, że po prostu jeżeli nie postanowię, że zaczynam, to będę to odkładać i odkładać i odkładać. Teraz może przechodząc do takich rzeczy może mniej namacalnych i trochę tutaj tak egzystencjalnie podchodząc do tego pytania, to co jako pierwsze w ogóle przyszło mi do głowy, jak zadawałaś to pytanie, to było to, że w tym roku nauczyłam się tego, jak bardzo ważna w życiu jest zabawa. I to było coś tak
prozaicznego i pamiętam też, słuchałam jakiegoś podcastu i też to do mnie jakoś nie przemówiło i właśnie to jest ściśle związane z tą baczatą, że żyjemy szybko, myślimy sobie, że nasze cele są związane z finansami, z jakąś karierą czy z nauką i wydaje nam się, że to nas uszczęśliwia i że to nam daje takie spełnienie, a ja zrozumiałam, że w momencie, w którym zaczęłam chodzić na tańce, gdzie raz w tygodniu tańczyłam z 40 różnymi osobami, których nie znałam, którzy przyszli do tego miejsca tylko po to, żeby sobie potańczyć, gdzie twoja głowa się wyłącza, więc to jest w ogóle świetna medytacja. Chodziłam sobie, nie wiem, raz w tygodniu, czy nawet dwa razy w tygodniu do klubu potańczyć i po prostu tylko potańczyć. Nawet nie jest tak, że to jakaś impreza. Ludzie tam nawet nie piją alkoholu, po prostu przychodzą sobie spędzić miło czas. To sprawiło, że mój poziom zadowolenia i szczęścia na co dzień był 100 razy wyższe. Wszystkie moje problemy w ogóle wydawały się takie prozaiczne, jakby rzeczy, które mnie stresowały, też łatwiej było mi sobie z nimi poradzić i doszło do mnie, że ta zwykła frajda, zabawa, zrobienie coś po prostu, bo mam taką ochotę, bo sprawia mi to przyjemność, nie daje mi to, nie wiem, żadnych takich namacalnych rezultatów, tak wpływa na mój komfort życia, że to była ogromna lekcja z tego roku. Mhm, czyli to, że zabawa jest ważna, to, że w sumie warto się nauczyć. Kurde, przekonujesz mnie chyba do tego, że powinnam iść tańczyć, bo chodzenie na siłownię już jest proste, chodzenie na pole dance jest proste, a jednak boję się takiego wyzwania, więc... Szczególnie, że powiedziałaś, że chcesz iść. No bo ja chcę, ale się boję. To myślę, że już jesteś naprawdę na dobrej drodze, bo gdybyś, wiesz, gdyby Ania Cię ciągnęła na te zajęcia, to byś miała takie, to mnie nie interesuje, ale może bym poszła z nią, to ja bym powiedziała, daj sobie spokój, bo jakby to nie jest dla każdego i jeżeli nie czujesz jakiejś potrzeby, żeby się nauczyć, to w ogóle zostaw temat. Natomiast jeżeli chcesz, to myślę, że ten strach jest czymś bardzo wartościowym. I przyszła mi do głowy jeszcze jedna rzecz. To jest coś, co na pewno Ciebie, nie wiem, uszczęśliwi albo ucieszy się, że to powiem, ale zrozumiałam, że regularne ćwiczenia fizyczne naprawdę są spoko. Albo tak, bo Ty nie lubiłaś, nie przepadałaś tak, za ćwiczeniami. Tak, tak, wiesz, mówię, że wiesz, tańczyłam całe życie, też grałam w tenisa, w siatkówkę i zawsze byłam dosyć aktywnym dzieckiem. Tak, w ostatnich latach rzeczywiście jakoś aż mnie wzdrygało na myśl o ćwiczeniach i za każdym razem to była dla mnie jakaś męka. Pójście na jakieś zajęcia, na siłowni. Chodziłam na jogę i to mi rzeczywiście sprawiało przyjemność, ale takie zajęcia, gdzie czuję, że się naprawdę tak męczę i tak się zmacham, wydawało mi się być najgorszą karą. I właśnie zamiast traktować to jako coś, co robię dobrego dla mojego ciała, brałam to jako smutny obowiązek. I dopiero jak postanowiłam sobie, że będę regularnie biegała i zaczęłam to robić, i to były naprawdę śmieszne dystanse, 3 km max, więc biegłam, się śmieję i to nawet nie jest żart. Ja biegłam sobie po mleko do sklepu. 10 minut, kupowałam mleko. Roślinne mleko, oczywiście. Oczywiście, roślinne mleko, to wiesz, oczywista oczywistość, ale powinnam to sprecyzować, tak. Najlepiej owsiane lub różowe, gdyby ktoś był zainteresowany. I wracałam pieszo, żeby po prostu mieć też ten spacer, żeby sobie odpocząć i to rozchodzić. I to, jak to super wpływało na moje samopoczucie, to, jak miałam wrażenie, że w ogóle mój dzień jest taki pełny, że zrobiłam coś dla swojego ciała, że po prostu... Naprawdę zaczęło mi się żyć lepiej. I teraz to, co dzisiaj rozmawiałyśmy przed nagraniami, mówisz, że jest taki mechanizm, że kiedy nie poćwiczysz, to masz taki niedosyt, że ten dzień nie jest taki pełny. Zaczęło mi się też to włączać. Ja bardzo dużo w ogóle chodzę i na studiach chodziłam naprawdę 10 km dziennie, bo miałam daleko do centrum, miałam dosyć dużo czasu. I to był taki mój rytuał. Tak teraz, kiedy jestem w Polsce i to jakoś tak trudniej mi się zmotywować do chodzenia. No jak się mieszka w centrum, to jest bardzo no, i też ciężko. Jak nie pracujesz ma okazji. Z domu i ten dom jest fajny i tak go lubisz, tak się z niego wybrać do kawiarni tylko po to, żeby coś pisać, to tak jak Ty masz na przykład 5 minut do kawiarni, no to ja bym miała, nie wiem, z buta tak 40, no to już średnio mi się uśmiecha i tak utknę w tym domu, to wtedy naprawdę ten bieg jest dla mnie bezcenny. Także naprawdę zrozumiałam to, że zdrowy człowiek to człowiek, który się rusza i który poci się, który ma zadyszkę i wtedy też działa to cudownie na nasze zdrowie psychiczne. To skoro jesteśmy przy ciekawych pytaniach, to mam jeszcze jedno ciekawe, wydaje mi się, pytanie. Gdyby Twoja doba wydłużyła się do 30 godzin zamiast do 24, to co byś robiła z tym pozostałym czasem? Powiem w ogóle od drugiej strony. Ja bardzo nie lubię, jak się mówi, że nie mam na coś czasu. Bo ja uważam, że każda osoba decyduje
o tym, na co ma czas. I dobra, nie mówię tutaj o kobiecie, która ma czwórkę dzieci i naprawdę jest ciężko. Mówię tutaj o uprzywilejowanych młodych osobach, dla których ta doba jest naprawdę wystarczająca. Mówienie do znajomego, że słuchaj stary, no ja się z tobą nie mogę spotkać dopiero może za 2 tygodnie, no ale chyba twój telefon mówi, że 4 godziny dziennie siedzisz na Instagramie, więc jednak masz ten czas, tak? Albo oglądasz reality show. Nic do tego nie mam, oglądasz co chcesz, ale jeżeli oglądasz to reality show codziennie przez godzinę, czy przez 2 godziny oglądasz serial, albo śpisz do 11 i po prostu totalnie jesteś rozleniwiony, to to jest twoja decyzja. To nie jest tak, że nie masz czasu, tylko podjąłeś decyzję poświęcić ten czas na jakąś inną czynność. Więc ja też lubię ten klimat takiego życia bardziej slow, jakby nie mam ciśnienia, że muszę zrobić jak najwięcej rzeczy w ciągu doby i nie mam czasu oddychać i w ogóle dziękuję, że jest zmiana czasu do tyłu, bo wtedy mam 1 godzinę ekstra, więc jakby wydaje mi się, że starcza mi czasu na wszystko, ale gdybym rzeczywiście miała więcej tych godzin, to powiem coś może takiego ckliwego, to przyszło mi do głowy teraz, żebym więcej czasu spędzała z moimi dzieckami. Bo mam wrażenie, że często zapominamy o tych starszych osobach w naszej rodzinie, a one, szczególnie kiedy są na emeryturze, to pamiętajcie, każdy dzień jest niedzielą, więc oni naprawdę czekają. Oni chcą, żebyście wy, wnuki czy dzieci, zadzwonili, żebyście poświęcili im chwilę. Moi dziadkowie mają tak, że kiedy ja ich odwiedzam, to dla nich to jest wydarzenie tygodnia i potem mówią mi, ale było super, jak zawsze przychodzisz, to po prostu cały dom nagle odżywa i wiem, jak to jest dla nich częste i wielokrotnie jest tak, że mówię, słuchaj, dziadziuś, no ja dzisiaj nie dam rady, jakby nie mogę Cię zaprosić na herbatę i wtedy na pewno bym to zrobiła. Natomiast kolejna rzecz jest taka, że na pewno bym też upewniła się, że śpię odpowiednią ilość godzin i u mnie to jest zazwyczaj 8 godzin. Mam wrażenie, że to jest taka moja optymalna ilość godzin. I mam też takich kilka rzeczy, które u mnie są zawsze na takim stand-by'u. Takie rzeczy, które od 3 lat wpisuję sobie na postanowienia noworoczne i ich nie realizuję. I jedną z nich było nauczenie się francuskiego, więc miejmy nadzieję, że w tym roku zrobię jakiś progres. Druga rzecz to jest wrócenie do gry w tenisa, którego trenowałam przez 6 lat i też chciałabym sobie raz w tygodniu mieć właśnie taki rytuał, jak Justyna chodzi na drożdżówkę. Czwartki, ale kosmos. To ja bym chciała sobie chodzić na godzinę tenisa, ale tak jak powiedziałaś, nie mam codzienności, nie mam bazy, nie mam miejsca, w którym jestem po prostu co tydzień, więc byłoby ciężko się z kimś umawiać. Na pewno to i bardzo bym chciała wrócić do gry na pianinie i jeżeli ta doba trwałaby 30 godzin, to na pewno bym postarała się znaleźć czas na te rzeczy. No, bardzo ciekawe rzeczy sobie wymyśliłaś i miałam już 2 ciekawe pytania i mam jeszcze jedno ciekawe pytanie, to są takie pytania o życiu i pytania o życiu. Co byś zrobiła, gdybyś miała nieograniczoną ilość pieniędzy i była obrzydliwie bogata? Będę znowu odpowiadać na pytanie jak Matka Teresa, ale jakby... Rozdałabym, bo ja nie chcę mieć tyle pieniędzy. Znaczy, za dużo pieniędzy to jest problem. Tak, trochę tak. Wiesz, szczerze, no, chciałabym powiedzieć coś mądrego, ale powiem, na pewno bym wsparła moich najbliższych, którzy mają jakieś tam potrzeby. To na 100%. I chyba to każdy by odpowiedział. Natomiast ja nigdy nie byłam osobą, która w swoim życiu kierowała się jakimś tym celem materialnym, że sobie myślałam, że na szczycie tej góry czeka na mnie $1 000 000. Jakby to nigdy mnie nie motywowało i to jest chyba dobre, tak mi się wydaje, bo badania też pokazują, że jest pewna ilość pieniędzy, które zarabiamy miesięcznie. Jeżeli ją przekroczymy, to przestaje nas ona uszczęśliwiać. Czyli jakby 6 Ferrari w garażu, no nie uszczęśliwi Cię. No wręcz przeciwnie, bo jeżeli zarabiasz dużo pieniędzy, to masz bardzo wysokiego konia, z którego spadasz. I jeżeli masz jako taki standard życia, to wszystko jest okej, ale jeżeli ten standard życia Ci się podwyższa, to wtedy, jeżeli musisz go zmniejszyć, to jest problem. Tak, i też właśnie dużo się mówi wśród osób, które osiągnęły taki sukces finansowy, że one bardzo często zmagają się z różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, z depresją, z uzależnieniami, dlatego że w momencie, w którym uświadamiamy sobie, że teoretycznie możemy sobie kupić wszystko, to pozostaje taka duża pustka, bo ten cel nam znika i pozostaje nam pytanie,
po co ja tutaj jestem, jaki jest mój cel w życiu, jaki jest sens mojego istnienia. I rzeczywiście te egzystencjalne rozterki tutaj grają główną rolę. I myślę, że jest to okropna sytuacja. I tutaj zacytuję aktora Jima Carreya, który powiedział, że chciałbym, żeby każda osoba na Ziemi była sławna i bogata po to, żeby zobaczyła, że nie jest to odpowiedź na żadne pytanie. I on też wielokrotnie mówił o tym, że zmaga się z depresją, a jest niby maskotką świata, najzabawniejszym człowiekiem na świecie, bogaty, znany i czego mu brak. I to myślę, że jest bardzo takie pouczające. Natomiast już gdybym miała te nieograniczone zasoby, to przede wszystkim bym sobie kupiła dom w Hiszpanii. Właśnie mówiłam Ci o tym, a Ty akurat no, ograniczasz media społecznościowe, więc może tego nie widziałaś, ale ktoś kiedyś zadał mi pytanie na Instastory, co byś zrobiła, co byś sobie kupiła, gdybyś miała kupę pieniędzy. Ja napisałam, że ja w sumie nie mam jakichś materialnych celów, nie wiem, nie interesuje mnie szminka od Chanel, czy jakieś tam buty, nie znam się na modzie. Ale właśnie napisałam, że chciałabym dom w Hiszpanii, że chętnie bym przyjęła. Jak już byłaby ta kasa, to poproszę. To w takim razie bym też kupiła Tobie, skoro tak bardzo chcesz, albo możemy sobie duży wybudować i po prostu domy będzie... obok. Tak, 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 to jest to. Więc jakby to już brzmi trochę bardziej jak człowiek, żebym chciała sobie wybudować dom. Zgadza się, może bym nawet mogła sobie Teslę kupić. W każdym razie dokładnie mam taką samą sytuację. Teraz miałam niedawno urodziny i miałam taką refleksję, co ja bym w ogóle chciała na prezent, bo ktoś mnie zapytał o to. I tak pomyślałam sobie, kurczę, nic bym nie chciała. Nie ma nic takiego, co bym jakoś szczególnie potrzebowała. Jakby pieniądze, które wydaję, to są głównie związane z jakimiś tam wyjazdami, zresztą masz to samo, czy właśnie takie jedzenie na mieście, to jest coś, co uwielbiamy obie i jakby totalnie też inwestycje w to idą. Ale na pewno, oczywiście, gdyby te zasoby były nieograniczone, to chciałabym jak najwięcej zrobić dobrego, żeby, wiecie, był pokój na świecie, wybory Miss Universe i tak dalej. I jak najbardziej oddawała je dla organizacji, dla osób, które je potrzebują, które uważam, że potrzebują wsparcia, obecnie na przykład na Lasy Amazońskie. Tak, nie wiem, w którym momencie to puścisz, ale myślę, że... Znaczy mam nadzieję, że to już nie, jest nieaktualne i wszystko jest super i one kwitną. Ale myślę, że jest na tym świecie bardzo dużo ludzi, którzy są obrzydliwie bogaci, którzy nie wiedzą za bardzo, co zrobić z tymi pieniędzmi. I w ogóle teraz powiem coś, co jest totalnie jakby związane z tym pytaniem, ale pomyślałam sobie o tym, że naprawdę, jeżeli na przykład macie jakieś pomysły biznesowe, czy macie jakieś fundacje, czy mówię tutaj do naszych słuchaczy, są osoby, które chcą zrobić coś ważnego, naprawdę warto jest odzywać się do milionerów, autentycznie, po prostu do osób, które mają tak duże zasoby pieniędzy i oni naprawdę chcą je w coś zainwestować, bo może właśnie też mają taką sytuację, że też szukają tego poczucia celu, a pomyśl sobie, że masz kupę kasy, nie wiesz, co z nią zrobić, masz jeszcze depresję i nagle zgłasza się do Ciebie jakiś młody człowiek, który mówi, że jakaś jedna tysiączna Twojego majątku mogłaby sprawić, że czyjeś życie będzie uratowane albo że jakiś bardzo, bardzo ważny cel będzie wsparty. Uważam, że super opcja, więc jakby, jeżeli chcecie coś wynieść z tego podcastu, to piszcie do milionerów. W ogóle nam się taki bardzo egzystencjonalny odcinek. W sumie siadałyśmy do tego i nie wiedziałyśmy w sumie, co ciekawego. Ja w ogóle nie wiedziałam, jakie będą pytania, więc... Ale mam do Ciebie jeszcze dwa pytania. Dawaj, Jezu, mi się to strasznie podoba. Tak, mam jedno pytanie, takie w konwencji tego codziennika i tych pozytywnych afirmacji, żebyś powiedziała mi, co w sobie cenisz? Za co siebie lubisz? Nie musi być oczywiście nie fizyczne. Ja nie pomyślałam takie... do fizycznych, no, wiesz? No może to dobrze, że nie pomyślałaś o fizycznych, bo jestem taka piękna i... I po prostu no, jak patrzę w lustro, to się wstydzę. wiesz co? Nie wiem, co mam odpowiedzieć, się zawstydziłam trochę teraz akurat, naprawdę. Ostatnio zrobiłam sobie takie ćwiczenie, bo czytałam taką fajną książkę, związaną w sumie właśnie z taką samoakceptacją, pracą nad sobą, gdzie było napisane, że warto jest wypisać sobie właśnie swoje takie mocne strony, rzeczy, które w sobie lubisz. W rynku miałam takie, okej, dziwne, ale znaczy w sumie ma to sens. Zaczęłam wypisywać i cała całkiem długa lista się tam zebrała. Jestem Karolina, jestem taka zajebista. Tak, ale w sumie wystarczy. Ale nie ma w tym, wiesz, ja myślę sobie, nie ma w tym nic złego, bo trzeba być świadomym swoich wad i swoich jakichś błędów, nie wiem, czy przywar, ale miło jest też docenić samego siebie, więc co ja w sobie cenię? To, że jestem maksymalnie konsekwentną i zdeterminowaną osobą. I to mi też uświadomiła moja mama, z którą rozmawiałam w podcaście u mnie i ona właśnie powiedziała, że ona podziwia moją konsekwencję i właśnie takie wytrwałe dążenie do celu.
I ja wtedy się tak przez chwilę zastanawiam, pomyślałam, że tak, kurczę, w zasadzie, jeżeli ja sobie wymyślę, że coś zrobię, to po prostu to robię. Jakby prokrastynacja, o której się tyle tak teraz mówi, jakby ja jej za bardzo nie znam. Mam ją może w kontekście właśnie tego grania na pianinie, czy jakieś tam rzeczy, ale jeżeli stwierdziłam... No to są właśnie rzeczy, które nie mają aż takiego właśnie tak, widać, one nie są aż tak ważne, ale stwierdziłam, że chciałabym mieć podcast, no to nie mówiłam przez pół roku, że fajnie byłoby mieć podcast, ale kurczę, to się musi wiązać, no zresztą o tym też rozmawiałyśmy, z tyloma trudnymi technicznymi sprawami. I na sprawami. Pewno to takie trudne i w ogóle tak, nie, że też nieosiągalne. I... Albo właśnie, że pomyślałam sobie któregoś dnia, że chciałabym jeździć po świecie i testować wegańskie knajpy. Dzień dobry, vegan food guide. To prawda, po prostu wzięłam kamerę i pojechałam to nakręcić. I to nie jest... To nie jest dla mnie trudne. I bardzo lubię to, że potrafię się zmotywować i zebrać do działania. Lubię to, że jestem osobą ambitną, że jakby nie boję się podjąć jakichś wyzwań. Nie wiem, czy ja mam wymieniać kilka, czy chciałaś, żebym jedną rzecz powiedziała, że to jest dla mnie to jest jakaś terapia. Wiesz, to jest tak, teraz tak, ja chcę, żebyś wymieniać. Powiedziała same miłe rzeczy o sobie. Możesz mówić kilka. Lubię też to, że jestem osobą empatyczną i nawet jeśli jest ktoś, kto zachował się beznadziejnie w jakiejś sytuacji, naprawdę nauczyłam się stawiać w sytuacji takiej osoby i wtedy zastanawiam się, co nią kieruje, że jakby powód, dla którego ona wysyła tak negatywne emocje, musi wynikać z jakichś jego problemów ze sobą, które są konsekwencją jakichś innych czynów czy też wydarzeń i wtedy jest mi łatwiej tę osobę zrozumieć i mniej może przejmuję się tym, co ta osoba robi, aczkolwiek wiadomo, czasami jest to trudne. Ale lubię w sobie te cechy i myślę, że mogłabym długo wymieniać, bo myślę, że jest bardzo, bardzo dużo cech, które w sobie lubię. Lubię to na przykład, że lubię dbać o inne osoby, jakby lubię ich im ugotować, lubię się upewnić, że oni są zadowoleni i mam w sobie taką ciocię, że jednocześnie jakby niby, wiesz, niezależna Karolina, która robi swoje, ale bardzo lubię zadbać o innych. O, wiesz, co ja w sobie najbardziej lubię? To, że mam, to Ci dzisiaj mówiłam, że mam w sobie jakiś gen optymizmu, że ja po prostu naprawdę i mam to po mojej mamie i jestem za to naprawdę tak wdzięczna, że dla mnie w zwykły dzień jest zawsze 8 na 10 w skali szczęścia. Więc jeżeli jest średnio i stanie się coś takiego słabego, to ten poziom zadowolenia nie spada aż tak bardzo i dla mnie zawsze szklanka była do połowy pełna no wiadomo, każda z ma jakieś tam humory, ale naprawdę... Jestem zazwyczaj zadowolona i szczęśliwa, także bardzo, bardzo to lubię. Kurczę, bardzo dobrze to jest usłyszeć w ramach takiej nauki samoakceptacji, bo dużo osób mnie pyta, jak siebie zaakceptować, jak siebie polubić. Kurde, ja wiem, że to może brzmieć tak strasznie trudno, ale to jest to, co powiedziałaś. Trzeba mieć, usiąść i to nie jest tak, że każdy z nas jest beznadziejny. No, możemy być, nie wiem... trochę mniej ładni od modelki z okładki, ale to nie jest tak, że jesteśmy dobani. Trzeba znaleźć w sobie te fajne rzeczy. Nawet to, co mówisz, że lubisz dbać o innych. Ja nie wierzę, że te osoby, które to słuchają, są złe we wszystkim. No na pewno nie. Wiesz co mi przychodzi do głowy, przez co raz Ci wejdę w słowo. Ale zapytałaś się mnie, co w sobie lubię i myślę, że dużo osób mogło naprawdę pomyśleć o kwestii wyglądu. I kiedy ktoś mówi o samoakceptacji, to niestety mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach zazwyczaj odnosimy się do wyglądu, że jeżeli dziewczyny głównie, chociaż myślę, że to u facetów też jest powszechne, że jeżeli siebie nie akceptujemy, to rzadziej myślimy, że jesteśmy głupie i bezużyteczne, częściej myślimy, że jesteśmy grube i brzydkie. Że niestety ta kwestia wyglądu fizycznego nas tutaj mocno jakby tak opętała, że jeżeli wymyślamy, co w sobie lubimy, to myślimy sobie, dobra, no lubię mój nos, lubię oczy, tak, moje dłonie są ładne, ale no, mam brzydkie to i to. A w momencie, kiedy przechodzimy, mam wrażenie wręcz, że kiedy kurczę, tutaj może nam jakaś niezła filozofia wyjść. Bo teraz tak, nowy nurt filozoficzny. Tak, Karolina i Justyna stworzyły nowy nurt. Bo pomyślałam sobie, że w momencie, w którym zaakceptujesz swój wygląd zewnętrzny, to jest Ci łatwiej zaakceptować też siebie wewnątrz. Że jeżeli czujesz się dobrze w swojej skórze, to mam wrażenie, że patrzysz na siebie bardziej łagodnie i bardziej empatycznie. Ale żeby nie pomyśleć sobie teraz, że muszę wyglądać ekstra, żeby się akceptować, nie, wcale nie o to mi chodzi. Nie, właśnie o tym pomyślałam, żeby zaznaczyć to na pewno, bo to dobrze jest pomyśleć sobie, dobra, jestem teraz w tym momencie, wyglądam tak, jak wyglądam, no okej, no chciałabym mieć jędrniejsze ciało, ale ono nie przyjdzie z dnia na dzień. Trzeba zaakceptować to, że jestem teraz w takim miejscu
jeżeli Ci się coś nie podoba, no to zacznij nad tym pracować. To nie jest nieosiągalne, to jest do zrobienia, tylko trzeba wykonać jakieś kroki w tym kierunku, ale jeżeli zaakceptuje się ten wygląd taki, jaki jest, no bo to każdy z nas ma inną genetykę, ktoś ma takie biodra, ktoś ma taką talię i naprawdę bez jakiejś operacji i ingerencji chirurga naprawdę trudno jest to zmienić. I jeżeli to jest niezmienialne, no to po co się nad tym skupiać? To, co jest w nas w środku, Boże, ale jesteśmy teraz takie głębokie. Karolina Coelho, Justyna Coelho. Jest naprawdę. Siostry Coelho. Jest naprawdę ważne i o wiele lepiej się z tym żyje. To, co mi przyszło teraz do głowy, to, że zadałaś jakby pytanie o lubienie siebie, bo może mówimy jakby o lubieniu siebie. I przyszła mi taki eksperyment. Pomyślcie sobie o waszym przyjacielu lub przyjaciółce, dowolna osoba, mam nadzieję, że już ją macie, i pomyślcie sobie, za co najbardziej ją lubicie. To jest specjalnie cisza, więc mam nadzieję, że już macie tę rzecz. I teraz powiedzcie mi, czy ktokolwiek z Was wymienił jakąś cechę wyglądu? Czy lubicie swoją przyjaciółkę za to, że ma zgrabne łydki? W dupie, to macie, jakie ona ma łydki, wiesz, o co chodzi. Więc jeżeli zaczniecie traktować siebie jak swego kumpla, to będziecie lubić siebie, dlatego że jesteście super zabawni. O, właśnie, to jest coś, co siebie bardzo lubię. Za moje odwieczne suchary. No, muszę przyznać, że Karolina naprawdę żałuje, że nie widzicie tego, tak, na co dzień, ale Karolina jest królową sucharów i ja się bardzo cieszę, kiedy Karolina przyjeżdża do Poznania, bo ona mi, pomimo tego, że ja paraliżuję mi to pracę, bo ja w sumie nic już nie robię, jak Karolina przyjeżdża, więc zaplanowuję sobie. Jesteś moim asystentem, słuchaj. Tak, jestem asystentem i nie pracuję nad innymi rzeczami i wtedy tam spędzam czas z Karoliną, ale taki czas, kiedy nic nie robimy, jest bardzo potrzebny i ja wtedy lubię, bo jest Karolina i nie muszę robić nic innego. Ona jest królową sucharów. Tak bardzo umila mi czas w Poznaniu, że... Tak, także wracając do tego, że możecie lubić swojego przyjaciela na przykład za to, że jest zabawny, że jest oddany, że jest na przykład odpowiedzialny i zawsze punktualny, to tak samo, jeżeli chcecie lubić siebie, to polubcie siebie właśnie za te cechy, bo to jest kwintesencją dobrej relacji ze sobą i właśnie akceptacji siebie, bo kumple nie lubią się za to, że mają fajny nos. Ładny nos, dokładnie. Tak. Kurczę, bardzo mi się podoba to, co powiedziałyśmy w sumie. Mam nadzieję, że... Że dotrwaliście do końca. Że dotrwaliście do końca, bo jest godzina 15 i na sam koniec pytanie, co ciekawego przeczytałaś w tym roku? Mhm. Bo też miałaś taki plan, że przeczytasz fajne rzeczy. Nawet chyba był film na YouTubie na początku stycznia. Co Ci się udało przeczytać? Co było fajne? Możesz wymienić kilka książek, które polecisz. No to teraz czas na drugą godzinę podcastu. Dobra. Przygotujcie się. To tak. Przeczytałam w tym roku na ten moment 9 książek, bo sobie postanowiłam, że będę czytać jedną książkę w miesiącu, więc jestem na razie jedną książkę do przodu. No nie jest jakieś super, bo jestem przeczytała 38, ale... Nie, tylko 27. Dobra, no właśnie. Więc, ale ja sobie mówię, że ja byłam studentką jeszcze do maja, nie? To tak nie miałam czasu, prawda? Ty tańczyłaś bachatę, a ja leżałam w łóżku. Dobra, więc to, co ja przeczytałam, co polecam, na pewno jest to książka, którą też Justyna czytała, czyli 21 lekcje na XXI wiek. Uważam, że jest to książka obowiązkowa, nawet nie wiem, czy nie jest najfajniejsza z tej całej trylogii Sapiens Homo Deus i właśnie ta, bo jest... Mi się Sapiens najbardziej podobała, że Ci się wtrącę. Myślałam, że tak powiesz, bo ona jest super i ona jest super bazą, ale jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie i brylować w towarzystwie i móc się wypowiedzieć na wiele tematów i zrozumieć, jakie są naprawdę problemy naszego świata obecnie, uważam, że to jest ekstra książka i ona podchodzi do takich zjawisk jak właśnie polityka, ekologia, religia w taki sposób, że podważa moim zdaniem nasze takie schematy myślenia i pokazuje to z różnych perspektyw. Dla mnie to było super przygoda, czytanie tej książki. Nie, ja to tak przeczytałam, zamknęłam, odłożyłam na półkę, mówię, to jest straszne. No jest straszne, ale wiesz, ja uważam, że powinniśmy być świadomi tych czasów, brać na siebie brzemię tego, co się dzieje. Ja biorę na brzemię samoakceptację moich obserwatorek i czytelniczek. Dobra, to jest ważne. Ja biorę Ty bierz ekologię i bierz te rzeczy. Ja biorę problemy z całego świata, tak? Super. Nie, po prostu uważam, że super jest ta książka. Będę trochę się cofać. Książka z innej bajki, czyli powieść. Ja bardzo rzadko czytam powieści, też o tym gadałyśmy, bo lubię książki popularno-naukowe i powieści mnie po prostu nudzą. Ja nie wiem. Ale ja też nie czytam książka, powieści, która jest przepiękna. Jest to książka poezja. Jest to książka, którą polecam wszystkim. Książka Marzenie. Książka na podstawie filmu, który jest jednym z moich ulubionych filmów na świecie. To jest książka Tamte dni, tamte noce, czyli Call Me By Your Name. Przepiękna historia
o miłości nietypowej, bo to jest miłość, albo nie powiem Wam, przeczytajcie ją, bo nie chcę, żeby ktokolwiek się uprzedzał. To jest cudo. To jest naprawdę cudo literatury moim zdaniem. Fajna książka, którą przeczytałam, to jest, słuchajcie, Bogaty Budda. To jest książka też nie żadna religijna. To jest książka, która bardzo fajnie mówi o tym, że osoba, która jest taka, powiedzmy, refleksyjna, bardziej chce żyć świadomie, trochę to jest takie właśnie mindfulnessowo, niby duchowe, nie musi być wcale ascetycznym mnichem, który wyrzeka się dóbr materialnych i medytuje i żyje z energii słonecznej, a osoba, która chce osiągnąć właśnie te materialne, hedonistyczne cele, to nie musi być człowiek, który jest jakimś, jakby korzysta z prawa przyciągania i teraz chce mieć po prostu jeździć Mercedesem, wizualizuje sobie z coachem swoje marzenia i mówi tylko właśnie materialne rzeczy. Można to połączyć, można jednocześnie być osobą, która jest naprawdę ułożona i taka pełna refleksji, wyciszona i dba o swoje wnętrze, a jednocześnie ma prawo do tego, żeby chcieć mieć ładny dom i korzystać z życia i robić rzeczy tylko dlatego, że chcę mieć dobrą zabawę, tak jak gadałyśmy wcześniej. Także super, to jest książka i ona bardzo, bardzo dużo mi fajnych rzeczy ułożyła w głowie. Naprawdę próbuję przypomnieć, co ja czytałam w tym roku. Czytałam też Potęgę Teraźniejszości, która jest też takim mocno new age'ową pozycją właśnie w kontekście tego, że jedyne, co mamy, to jest tu i teraz. Tak, że tak naprawdę przeszłość żyje w naszej głowie, a przyszłość nie istnieje. Więc albo żyjemy dzisiaj, albo tak naprawdę żyjemy w jakiejś iluzji przyszłości lub wspomnieniu przyszłości. Też bardzo fajna sprawa. Polecam. Przeczytałam cudowną książkę. Boże, jak dobrze się przypomina. Cudowną książkę, czyli Wszechświat w Twojej dłoni. To jest książka w ogóle o fizyce. Pozdrawiam. To jest książka napisana przez ucznia Stephena Hawkinga, która wyjaśnia podstawy fizyki, zarówno tej związanej z astronomią, czyli takiej fizyki dużych rozmiarów, planet, powstania świata od takiej strony właśnie wielkoformatowej, aż po fizykę kwantową, czyli to, co się dzieje w malutkiej cząsteczce wewnątrz tego stolika, który tutaj leży. I tłumaczy nam po prostu, jak działa wszechświat, jaka jest historia czasu, skąd to się wzięło, skąd w ogóle wiemy, jak powstał świat. No jest to mega książka, co prawda ja musiałam się naprawdę bardzo skupiać, czytając ją, ale polecam dla osób, że ja byłam fatalna z fizyki i żałuję tego, bo uważam, że fizyka jest mega życiową nauką, ale myślę, że to jest bardzo taka ciekawa naukowo pozycja. Przeczytałam też książkę, którą, słuchajcie, znalazłam w takim charity shopie, czyli takim lumpeksie, tak? W takim jakby antykwariacie trochę, w Szkocji, w jakiejś dziurze kompletnej, pamiętam. Weszłam do tego miejsca, w ogóle nie wiem po co, jedyne co zobaczyłam, to była taka maleńka książka za funta, która się nazywała Coffee with Buddha. I to jest taka seria książek, Coffee with, która są fikcyjne dialogi, oparte na cytatach różnych znanych osób. I na przykład masz tam kawa z Hemingwayem, kawa z Marilyn Monroe, kawa z kimś tam, nie wiem, z Obamą. I to akurat była kawa z Buddą, czyli to był taki dialog dziennikarza, który był ułożony na podstawie tego, co wiemy o tym, czego nauczał Budda. I tak jak mówię, nie jestem buddystką, ale uważam, że jest bardzo wiele cennych informacji, przemyśleń, przekonań, które możemy sobie wziąć właśnie z filozofii buddyjskiej. I dla mnie to była bardzo fajna książeczka, przeczytałam ją w chwilę, więc bardzo się cieszę, dlatego że w ogóle... Doliczyłaś tak, sobie. Tak, tak, odhaczyłam sobie zaraz kolejną pozycję z listy, ja jestem troszkę szalona pod tym względem i bardzo to, lubię... Przepraszam, to kto tu jest szalony pod względem list? Ja od kiedy ustaliłam sobie listę czytania książek, tylko muszę przeczytać kolejną książkę, dopiszę ją do listy, muszę przesłuchać kolejną książkę, dopiszę ją do listy, dlatego ja mam tak dużo książek na tej liście, dlatego tam jest właśnie... Tak, też jesteś po prostu maratończykiem pod tym względem. Tak, 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 ja muszę mieć, skoro już jest lista, to musi być najwięcej rzeczy na tej liście. Mi się włącza konkurs. Ej, ale ja mam to, piątka. Ja mam to samo, ale najgorsze jest to, wiesz co ja mam, że mnie się nie chce czytać tych książek na przykład. Ja bym chciała już je przeczytać. Ja bym chciała mieć przeczytaną i już mieć tę wiedzę. Wiesz, jakich książek najbardziej nie lubię? Które się wolno czyta. To są najgorsze. Takie właśnie trudne książki. Miałam tak z książką Twardocha. Co to była za książka? Mówiłam o niej w podcaście, że była straszna i beznadziejna, a najgorsze w niej było to, poza tym, że się ją strasznie czytało, że
ona szła jak krew z nosa. Ja tak czytam, Boże, mówię 20%, kiedy ja to skończę. Skoro już zaczęłam i poświęciłam czas, no to chcę mieć ją na liście. Tak jakby to brzmi strasznie głupio. Ale ja Cię rozumiem, to jest głupie, wiesz, sorry, ale to jest głupie. No, bo maksa. Ja tak samo miałam, zaczęłam czytać książkę Kompleks Portnoya, to jest powieść taka dosyć specyficzna, nie wiem, czy ktoś z Was o niej słyszał. W ogóle też napisana jest strasznie dziwnie i ja po prostu stwierdziłam, że ja będę ją czytać pół roku, więc tak mi to statystyki obniży, że ja nie chcę jej czytać. I oddałam to było mojego kumpla i po prostu powiedziałam, że jakby nie czuję klimatu, bo jej nigdy nie przeczytam. No niestety, ja jak zaczynam jakąś książkę, to już kończę. I kiedyś w ogóle byłam typem osoby, która czytała jedną książkę w jednym czasie. Nie wiem, wydawało mi się, że nie umiem się skupić, a teraz jak teraz Justyna ma w prawej ręce jedną, w lewej drugą. Trzecia leży na przed nią i jeszcze słucha czwartej. Tak. Nie, teraz mam zaczęte 6 książek i tak jestem w tym i to jest najgorsze, ale z drugiej strony jak już tak skończę je wszystkie, to będę miała 6 do ten, więc mam przeczytane 24, ale jestem w prawie 32, słuchaj, już tak, prawie 32. Prawie 62. To dobra, już kończę, bo się rozwijam o tych książkach, bo po prostu się chwalę, że tyle przeczytałam, ale chciałam powiedzieć, że wspomnianego wcześniej Homo Deusa też dokończyłam w tym roku i jest to książka również Harariego, który napisał książkę Sapiens, może słyszeliście, bo też Justyna o nim mówiła, ja o niej mówię. I jest to książka, która mówi o tym, co się może stać z naszym gatunkiem, czyli o całym kryzysie, takim kryzysie, przełomie w zasadzie technologicznym, jakie są konsekwencje tego, jak zmienia się nasz świat, jakie to ma konsekwencje dla rynku pracy i w ogóle dla nas. Także to jest też fajna pozycja. I na koniec powiem, co czytam teraz. Czytam obecnie książkę, której się nikt po mnie pewnie nie spodziewa. Jest to książka, która się nazywa, no nikomu to nic nie mówię, bo to się nazywa Kapłony i Szczerzuje. Jest to książka, która ma podtytuł Historia zapomnianej kuchni polskiej. Wyobraźcie sobie, że to jest książka, którą kupił mi mój dziadek na święta, ponieważ przeglądał ją w Empiku i zobaczył, że jest tam wzmianka właśnie o tym, że jaka była relacja człowieka z jedzeniem mięsa przez jakby pokolenia, przez wieki, jak to jest z perspektywy religii, tradycji. I wydawało mu się to bardzo ciekawe. Ja ją zaczęłam czytać parę dni temu, że jestem naprawdę grubo za połową. Nie sądziłam, że tak się wkręcę, bo ona jest napisana w formie dialogu. Ale jako, że ja w ogóle bardzo interesuję się takimi tematami właśnie związanymi z jedzeniem pod kątem tego, że trochę żyjemy właśnie bezmyślnie, że nie celebrujemy tego jedzenia, nie doceniamy tego, co jemy, nie zastanawiamy się, co jemy, nie respektujemy tego, skąd to jedzenie pochodzi. Tak, ta książka bardzo, bardzo wiele mnie już nauczyła o tym, jakim rytuałem od zawsze było jedzenie, jak one było ważne w naszej kulturze, a teraz przechodzi to prawdziwy kryzys, bo jedzenie jest wszędzie, jest dostępne i ludzie po prostu nie uważają je za pewnik i przestali przywiązywać mu przywiązać do niego odpowiednią wagę. Także tutaj kończę mój wywód na temat książek. Cieszę się, że poleciłaś tyle fajnych lektur i myślę, że sięgnę po którejś z nich, jak tylko skończę te moje 6 książek. Nie, muszę przysiąść po prostu 2 weekendy i muszę to skończyć, bo po prostu zaczęłam kilka książek czytać w ramach researchu do mojej książki i jakoś tak zaczęłam, ale nie były aż tak ciekawe, ale skoro już zaczęłam, no to będę chciała skończyć. Powalone, możecie mówić co chcecie, jeśli w ogóle dotrwaliście do tego momentu. Kurczę, strasznie się cieszę, że pogadałyśmy o tym, bo nie spodziewałam się, że pójdzie to w sumie w taką stronę, ale z Tobą zawsze się dobrze gada. I cieszę się, że znowu miałyśmy okazję pogadać i jeżeli udało Wam się dotrwać do tego momentu, mam nadzieję, to dajcie znać mi albo Karolinie, napiszcie, bo naprawdę, dostajemy sporo wiadomości, ale to nie jest aż tak dużo, żebyśmy nie odpisały na każdą. Ja osobiście odpisuję na każdą wiadomość i jeśli macie ochotę napisać, że to, co powiedziałyśmy o tej samoakceptacji jest dla Was ważne, to odezwijcie się. Tak, ja oczywiście dziękuję Ci za zaproszenie i myślę, że poruszyłyśmy dużo fajnych tematów, które mogą rozpocząć bardzo ciekawe dyskusje i fajnie by było, jeżeli kogoś to zainteresowało lub skłoniło do refleksji, po prostu o tym podyskutować, bo to jest ekstra, że mamy taką społeczność i taką przestrzeń w internecie, gdzie rzeczywiście jest miejsce na takie rozmowy. Za mało się o tym mówi, za mało mamy takich momentów refleksji i tutaj po prostu self-promo, ale myślę, że właśnie naprawdę, kurczę, bardzo cieszę, że zapytałaś mnie o ten codziennik, bo wierzę, że każdy z nas naprawdę zasługuje na taką chwilę dla siebie. Ja nie mogę doczekać się codziennika, a jeśli chodzi o wszystkie tytuły książek i wszystkie rzeczy, o których mówiłyśmy i link do codziennika, jeżeli ktoś z Was chciałby zobaczyć, jak wygląda, albo chciałby sobie kupić taki codziennik, to Justyna będzie miała dla Was kod rabatowy, więc jest w opisie. To zostawię Wam kod rabatowy, jeżeli chcielibyście sobie
kupić. Kod będzie na pewno i w opisie podcastu, i na mojej stronie owsiana.pl. Dziękuję Ci bardzo, Karolina, za przyjęcie zaproszenia i myślę, że to na pewno nie jest ostatni odcinek. Jak będziemy się spotykać, to raz na jakiś czas będziemy update'ować życie. Tak, ja też Ci bardzo dziękuję, było super i też nie sądziłam, że ta rozmowa się tak potoczy, a naprawdę bardzo, bardzo fajnie mi się rozmawiało. Dobra, to w takim razie do usłyszenia. Dzięki. Cześć. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego wyjątkowego odcinka. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się podoba ta zamiana ról i co sądzicie o mnie właśnie w roli osoby odpowiadającej na pytania. Porozmawiajmy też na te tematy, które udało nam się poruszyć, czy związane z lubieniem siebie i samoakceptacją, czy z umiejętnością dysponowania swoim czasem. Myślę, że ta rozmowa skłoniła nas do wielu refleksji i fajnie byłoby to gdzieś kontynuować. Też mówiłam o książkach, które czytałam w tym roku, także powiedzcie mi, czy może czytaliście te pozycje i co polecacie. Jak zawsze czekam na Wasze wrażenia w komentarzach pod podcastem na YouTubie, ale możecie też komentować u mnie na Instagramie, szczególnie na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, bo tam jest zawsze dedykowany post i możemy sobie pogadać. Ale też przypominam, że podcast jest dostępny oczywiście na iTunesie, na Spotify i tutaj mam dla Was mini prośbę. Jeżeli słuchacie podcastu, jeżeli go lubicie, to będzie im bardzo miło, jeżeli przekażecie go dalej, jeżeli go wesprzecie, a możecie to zrobić poprzez zaobserwowanie go na Spotify albo danie mu oceny w aplikacji podcasty na iPhone'ach, czyli w iTunesie. Dużo mi to daje i jest to też dla mnie duża motywacja. Na YouTubie oczywiście możecie go zasubskrybować, znaczy mój kanał. I chciałam też przypomnieć, że podcasty ukazują się w każdy poniedziałek o godzinie 7 na dobry początek tygodnia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej rozmowy i do usłyszenia już za tydzień. Cześć!